No dobrze, jest 15 minut przed czasem, ale muszę się przygotować. Muszę przygotować sobie te wszystkie mikrofony i różne takie rzeczy. No, tak, bardzo ładnie. Biedronki różne. Może jakąś piosenkę ktoś zamawia. Zamawia ktoś jakąś piosenkę? Czy nie zamawia jakieś piosenki? Mikrofon przetestowany. Piosenki nieprzetestowane. Proponuję, co ja tutaj mam, jakieś o miłości, dzisiaj nie ma dzisiaj o miłości, dzisiaj może być obrażanie narodu według Gombrowicza, a na razie może być La Rumba. Anda! La Rumba! Nie może być rumba, bo... A nie, dobrze było, tylko było za głośno, albo jestem za cicho, muszę sobie... Wszystko poustawiać. Dobra, no to rumba. Ada! La rumba! Dobra, dobra, dobra. Test rumby. Nie, no, rumba jest za głośno, albo jestem za cicho. Nie za dobrze. Como una rumba, mamá. Para bailar no hay igual. Tú me pediste que toque una rumba. Como una rumba, mamá. Para bailar no hay igual. Si yo te toco una rumba. No dobra, wesoło, wesoło. Testujemy głos, głośność. Regulacja i tak dalej. Que la rumba de negros no nació para escuchar. Y si tú no me la bailas, la rumba no canto más. Oye, si no quieren guarachear, la rumba no canto más. Mira, si no quieren disfrutar, la rumba no canto rumba, más. Rumba, no dobrze, dobrze, teraz widzę, co jest źle. Jest przede wszystkim źle, że mam jakiegoś nieprawdopodobnego basa, którego trzeba z nim skończyć. Nie będzie tyle basów. Właśnie tak, dziękuję. Słyszę, że rumba jest tragicznie głośna. Miłosz tu mi podpowiada mnie. Dobrze, dotarło. Wyłączam, włączam, reguluję. Jeszcze jest źle. Dlaczego jest źle? Aha, cześć. Rumba tego. Dobra, spróbujemy. Dobra, a teraz co powiecie na to? Czy to już jest dobry, za przeproszeniem, stosunek głośności mojej do głośności rumby? Stosunek jest bardzo ważny. Bez stosunku nie możemy tutaj nadawać. A teraz znowu jestem za cicho. Bardzo dziwne. Czekajcie, patrzę sobie tutaj. Aha, to nic, ta regulacja mi nie da. Źle zaregulowałem jeszcze raz.
Dobra, dobra. Czy mógłby jakiś towarzysz mi tutaj powiedzieć, czy teraz dobry stosunek uprawiam, czy słaby? Jak tam, towarzyszu? Powiedz mi. Towarzysz mi i powiedz, czy jest teraz muzyczka za głośno, za cicho, czy w sam raz. Kurde, a mam suwaków teraz. Zabiją mnie te suwaki. Si tu no quieres bailarla, si tu no quieres cantarla, te perdono bailador, que otro quiere disfrutarla. Si tu no quieres cantarla, te perdono por la bailarla. Si tu no quieres cantarla, te perdono por la bailarla. Porque te canto una rumba, porque te canto un bolero, y si me agita y me jode mucho también, me vuelvo reggaetonero. Si tu no quieres cantarla, te perdono por la bailarla. Pero que rumba, rumbero, rumbero, rumba, rumbero. Si no bailas esta noche, te digo que me la llevo. Pan poczeka, panie Kaczmarski, jeszcze z panem, ja z panem jeszcze nie skończyłem. Najpierw regulujemy sobie barwę głosu. No i dobra, próbujemy. Wow, co to się tu działo? Chodzi o to, żebym się odbasił. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to mnie odbasiło, czy nie? Włączam te basy. Gdzie są te basy, za przeproszeniem, proszę pana? Bas, bas, bas. Ja nie słyszę tego basa. Może mam ze słuchawki, a może... Tak mi basi ten mikrofon, zabasił mnie za bardzo. No, to będzie ciekawa regulacja dzisiaj. Nie, no, nie może być takiego basa. Albo mogę, czekajcie, może się odbaszę za pomocą jakichś suwaków. Co to robi? Co to robi? To robi jakieś... Nie, to co nie jest to. No dobra, co tu jeszcze mamy? Pozycję 3D w lewo, w prawo, w środek też nie. A, tu jestem, lewy kanał, prawy kanał. Nie, to był ten bas. Znalazłem basa. Proszę pana. Wiolinowy. Chcę się poczuć. O, 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 to będzie dobry klimat teraz. Teraz słychać. No i proszę bardzo, teraz słychać. Co teraz słychać? Teraz słychać. Proszę ja ciebie. O, jakbym gadał z rury, tak? Klozetowej. A tu, to nie wiem. No, to powinno być normalnie w piwnicy, czyli dobrze. Dobra. O. Okej. To jesteśmy gotowi na piosenkę. Ta rumba była taka głośna, Franca, po prostu. To poproszę Jacka teraz. Już powinien być taki, nie aż taki głośny. Polak to embrion narodziarski, zlepianek począł się z zaścianków, z najazdów ruskich i tatarskich, z niemieckich katedr, włoskich zamków. W genealogii tej określił oryginalny naród się by, gdyby się uczył własnej treści, zamiast przymierzać cudze gęby. Chrystusem był i Rzymianinem, w tej sprzeczności żył i wyżył. To dźwigał krzyż i czyjąś winę, to znów na szyi tylko krzyżyk. U Żyda pił, a to żył Żyda, a przed żydowską matką klękał i czekał łaski malowidła. Najświętsza, raduj go, panienka. Nie lubi stwarzać się, być chciałby, wszak Bóg rzekł, niech się stanie Polak, a szatan w płacz, das ist unglaublich, nieszczęsna w Polsce moja dola. Słusznie się lęka pan ciemności, że ciężko będzie miał z lachami. W szczegółach przecież diabeł gości, a Polak gardzi szczegółami. Nie lubi tworzyć, lecz zdobywać,
niedostatek mu doskwiera. Uchodzi więc za bohatera, ale nim nie jest. Ale obraziłeś naród, panie Jacku. Bardzo mi się to podoba. Obrażaj jeszcze troszeczkę. Przeszyję myśli błyskiem i wielką prawdę w lot uchwyci. To straci na niej zamiast zyskać i jeszcze będzie się tym szczycił. Jak dziecko lubi się przebierać, powtarzać słowa, miny, gesty, w dziadkowych nosić się orderach i nigdy mu niczego nie wstyd. Okrutny bywa lub przylepny, w swoim pojęciu niekaralny, bo uczuciowo nieokrzepły, dojrzewający, embrionalny. W niewoli za wolnością płacze, nie wierząc, by ją kiedyś zyskał, to też gdy wolność swą zobaczy, święconą wodą na nią pryska. Bezpiecznie tylko chciał gardłować i romantycznie o niej marzyć, a tu się ciałem stały słowa i Bóg wie, co się może zdarzyć. Oto wzór dla świata, pan się z Hamem zbratał. Nie ma pana, nie ma Hama, jest bańka mydlana. Aż się słyszeć grądał, z bańki będzie bomba, z bomby błysk, czyli blitz. Znowu nie ma... Znowu nie ma nic, jest cisza. Mówi Martin. Słuchacie sobie powolutku kontestacji. Jeszcze jej nie słuchacie, bo jeszcze nie ma, ale zaraz będzie. I będzie dzisiaj poważna sprawa, no taka, żeby sobie pogadać, czy nas zawiódł kapitalizm, a to można rozszerzyć, czy nas zawiódł Korwin, czy nas zawiodła transformacja ustrojowa z lat 90., czy nas zawiodła kontestacja, czy was ja zawiodłem, czy wyście zawiedli mnie i w ogóle wszyscy, którzy są zawiedzeni, mogą się wypowiedzieć i zadzwonić do audycji. Ale jeszcze nie, bo jeszcze muszę odpalić tą piosenkę, bo jak nie odpalę jej, to no, nie będzie klimatu, który ja chcę osiągnąć. Chcę wyjść w klimat, o którym mówi ta piosenka. No, bo tak się aktualnie trochę czuję i dobrze. Jak się czasy zmieniły, teraz ludzie się nie chowają po mrocznych instytucjach, tylko się chowają po korporacjach, po telewizjach, po internetach, po influencerowniach, po kanałach YouTube'owych i po całym takim gównie. Także gówno się zmieniło, ale dalej śmierdzi. Co to za pan? Jak co? To ja. Nie, to jednak nie ja. A co za ton? Za ukłon, za miara w każdym stadiu? I jakie mądre przekonania? Kurde, to chyba Hugo. Z tamtych lat kontestacji starej z 2000...
Kurde, kiedy się zaczęła to kontestacja. No dobra, sam to pies. Otóż na czacie jest CMZ, CMZ.pl i mówi włącz kamerę. Sam se włącz kamerę, nie pokazuje mojej mordy. Trzeba słuchać, a nie kamerę. Jak ci coś brakuje, to sobie pójdź jakiś film. Niech ci tam idzie w tle. No, słuchaj. Słuchaj piosenki. Kontestacja. Super partia, kurwo! Super partia, kurwa, nie? I zaczynamy. Super partia, kontestacja. 2024 rok. Zaczynamy od kawałka piosenki pod tytułem Biała Flaga, bo białe flagi. Jakie są te flagi? Biała Flaga, Republika. Kiedyś jeden z Gret z drugim grał i śpiewał taką piosenkę o białych flagach, ale wy nie wiecie, bo podobno trzeba udawać, że się z Gretem nie jest. W ogóle, dobra, nie będzie dzisiaj o Gretach. Dzisiaj będzie o tym, czy nas zawiódł kapitalizm i czy zawiodła nas kontestacja, czy was i nas zawiódł Korwin, czy nas zawiodła to, że mamy pieniądze, czy nas zawiodła Unia Europejska, o ja pierdzielę, jak ona nas zawiodła, czy nas zawiedli rolnicy, czy nas zawiódł Bóg, rodzice, wszyscy nas zawiedli, a najbardziej kapitalizm. Kontestacja. No i dobrze, można dzwonić do audycji. Kontestacja to jest w ogóle, zaczęła się kiedyś tam, cholera zapomniałem, a dopiero co pisałem, w 2009 roku. I do 2013 była bardzo fajna, były złote lata kontestacji. No a potem były różne burzliwe zmiany, a potem przyszedł internet, potem przyszły Facebooki, potem przyszło, co jeszcze przyszło? Przyszło, no kupa pieniędzy przyszła, można było zarabiać, lata 90. Jakie lata 90? W 2009 była kontestacja. Co ja bredzę? No dobra, ale przyszło dużo rzeczy, o COVID na koniec, przyszedł do tego wszystkiego i rozpieprzył już do reszty. I ogólnie, no ludzie przestali, i to jest moje spostrzeżenie na dziś, przestali rozmawiać, zaczęli się tylko już drzeć, ale przede wszystkim zaczęli sprzedawać i nic więcej. Zaczęli wszystko sprzedawać. Zaczęli sprzedawać siebie, sprzedawać rzeczy. Teraz już nie podchodzisz do gościa, nie mówisz cześć i chcesz się dowiedzieć, jak tam leci. I już teraz, jak pytasz, jak leci, to już to nie jest pytanie, jak leci. To jest lead. To jest tworzenie leadu. To jest to, że chcesz go zahaczyć, żeby on cię polubił, żeby się w to wkręcił i żebyś mu potem coś sprzedał. A wiesz co? Ja sprzedaję używane Mazdy MX-5 czy tam coś innego sprzedaje, nie? I jakbyś coś chciał, to masz tutaj kanał, linka, wizytówkę, kod QR, wchodź, zaproś rodzinę, wchodź jeszcze raz. Musisz kupić, jak nie kupisz, to wszyscy już inni kupili, a ty jeszcze nie kupiłeś, ale jesteś z Gredem, nie masz samochodu, nie masz tego, nie masz tamtego. I bombardują cię i tak wygląda dzisiejsze życie, dlatego pewnie jak czytam sobie blog pokoleniekea.com, to tam pisze jeden Piotr, napisał bloga 1 marca, wpis pod tytułem Zostaliście wydymani, będziecie żyć gorzej niż my. Witajcie w dorosłym świecie. No i tak przywitał się z młodszymi czytelnikami swojego bloga. No. I w ogóle na dzień dobry, to ja bym chciał powiedzieć tak, musisz zadzwonić i pogadać sobie ze mną, bo ja mam trochę dość już tego. Wiecie, co jeszcze mam? Od jakiegoś czasu mam dość, bo mnie zawiódł, tak, zawiódł mnie kapitalizm, a to nie jest kapitalizm, zawiodło mnie to, co ten Piotr ma na myśli w pokoleniu IKEA, jak mówi kapitalizm, ale on chyba nie kapitalizm ma na myśli, coś mi się zdaje, tylko taki, on mówi o wyścigu szczurów, takim, wiecie, że pracujesz w tej firmie, bo chcesz mieć dużo pieniędzy, bo żeby kupić jakieś pierdoły, których nie potrzebujesz, no...
Wszystko jest na sprzedaż. No i chodzisz do tej jednej firmy i chodzisz do szkoły, żeby mieć tytuł i pozycję, żeby potem się gdzieś zatrudnić, żeby potem zarabiać, żeby kupić dom i żeby potem umrzeć. Nie? Jakieś takie. I w ogóle cały styl życia się zmienił na taki, gdzie całym jedynym sensem życia jest sprzedać, mieć coraz więcej i nie wiem co właściwie. W lecie jechać na wakacje w pośpiechu, bo masz tylko tydzień wolnego, do pięciogwiazdkowego hotelu i tam robić wszystko, co tam ci każą albo co chcesz, przygotowane, wyregulowane, spreparowane, super bezpieczne, tak jak wszyscy inni robią, milionerzy albo zwykli ludzie, zależy na jakim jesteś poziomie. To jest tak nudne, nie? Znaczy kiedyś, nie wiem czego się ludzie spodziewali, jak się kończył komunizm w Polsce. Dobra, ludzie się głównie spodziewali, że wreszcie będzie papier toaletowy. I dobra, mieli papier toaletowy, ale poza tym się, nie wiem, spodziewali, że wszystko będzie fajniej, ludzie będą się uśmiechali, jak, nie wiem, na jakichś filmach, czy w bajkach może do siebie, bo mają już dużo pieniędzy i mają papier toaletowy i tak będą sobie chodzić miło, będzie w pracy, będą sobie mówić dzień dobry i cześć. No nie, i co? I wyjdą z pracy i wsiądą do swojego nowego samochodu i ten samochód dojedzie bez korków, bez kłótni, na nowych ulicach świeżych, bez dziur. I będą dobre znaki drogowe. No wiecie, takie pierdoły, co sobie człowiek wyobraża, jak go nie ma gdzieś, a chciałby tam być. To sobie to wyobraża, będzie fajnie. No i teraz, ileś lat później przewinąć do przodu i wszyscy w Polsce nie dość, nie tyle, że pracują, co zapracowują się na śmierć. I to jest według ludzi kapitalizm w praktyce. Nie, że nie chodzi o to tylko, że jest praca, są pieniądze, można kupić, jest towar w sklepach. Nie. Ludzie myślą kapitalizm, to od razu myślą tak. Firma, Janusz biznesu, nakręcony przez audycje biznesowe typu Kontestacja z lat 2014 do 2020. Nie? I on zatrudnia jakichś ludzi, żeby robili bez przerwy za najniższą możliwą średnią krajową, minimalną krajową, pod minimalną krajową, po to, żeby, nie wiem, się wyścigać, ścigać się z sąsiadem, czy po co? Właśnie nikt sobie nie zadaje pytanie, po co wszyscy tak lecą na te pieniądze i lecą tej pracy? Dlaczego połowa młodych ludzi chce być youtuberem? Dlaczego? Po co? Nikt nie wie po co. I to jest to, co ludzi prawdopodobnie rozczarowało i mówią, że zawiódł ich kapitalizm, bo wszyscy się przerzucili na jakieś maniakalne zarabianie pieniędzy, więcej niż potrzebują, ale nigdy nie jest za dużo i podporządkują całe życie temu. Ojcowie wyjeżdżają do Niemiec, Francji, Hiszpanii, no Hiszpanii to mniej, ale do Niemiec na pewno, do Anglii, gdzie się da, żeby zarabiać pieniądze, zostawiam swoje dzieci, bo dzieciom najbardziej zależy na tym, nie żeby był ojciec z domu, tylko żeby przywiózł pieniądze i coś im kupił. Bo chodzą do szkoły i tam połowa dzieci ma takich ojców, których nie ma, bo gdzieś są za granicą i pracują. Nie jest tak, może nie jest, ale chyba może jest. No i tak se myśli potem takie dziecko wychowane bez ojca, ale za to w kulturze zarabiania ciągłego i sprzedawania czegoś i szukania, gdzie tu jeszcze zarobić, myśli sobie, że to jest jedyny sposób na życie i taki mu świat przygotowali jego, właśnie nie wiadomo kto, taki zastał. I to jest to, czym człowiek się może czuć rozczarowany i się czuje. I nawet ja się czuję rozczarowany. No i tak mnie zainspirował ten tekst do tego i wszyscy zwalają na kapitalizm, że to jest wina kapitalizmu. No to ja się nie zgadzam, to jest wina kapitalizmu. Ja myślę, że to jest wina trochę czego innego. Ja wiecie, czego to jest wina? To jest wina tego, że nie było kontestacji. Rzucę coś takie. Wiem, że to pierdoły teraz opowiadam, ale mam nadzieję, że ktoś mnie zrozumie, o co mi chodzi. Że kontestacja zaczęła być przez te 3 lata, a potem nie była rozwiązaniem problemu kapitalizmu nadchodzącego, świeżego ciągle w Polsce, tylko dołączyła do tych wszystkich, dzięki którym dzisiaj jesteśmy wszyscy zawiedzeni tym modelem życia polegającym na zarabianiu pieniędzy. Bo człowiek no, se może zarabiać pieniądze i może mu być fajnie, ale musi mieć coś więcej w życiu. No. Dlatego ja się wyniosłem z kontestacji, jak to zwąchałem, bo stwierdziłem, że
o niebo ważniejsze jest szukanie w życiu, jak być szczęśliwym, jak mieć sens życia, co robić, kim być, niż jak zarabiać pieniądze. I wszyscy ludzie, którzy, może nie wiem, że wszyscy, ale, a dobra, powiem, że wszyscy, no i co, no to się pomylę, no to się pomylę, ale się przeważnie nie pomylę. Wszyscy, którzy zajęli się tym troskliwym szukaniem zysku pasywnego, zarabiają na nieruchomościach i całym tym gównem, zostali potem z całą masą pieniędzy, ale bez przyjaciół, bez rodziny, bez sensu życia jakiegoś i przede wszystkim nie są szczęśliwi, chodzą na terapię, tu się zaćpają, tam się schlają, no i tyle im z tego zostało. I mówią, że to jest wina kapitalizmu, bo jakby był nie kapitalizm, tylko PRL, to na pewno by byli szczęśliwi, no nie? Dlatego zwalmy wszystko na kapitalizm. No, że w tej audycji ja nie wiem, czy chcę bronić kapitalizmu, czy go atakować, bo ja powiem tak, od początku ja zawsze promowałem przedsiębiorczość, własną inicjatywę, odpowiedzialność za siebie samego, no, tępiłem takie głupie właśnie chodzenie, robienie, co ktoś inny każe, pod tytułem etat. To jest dobry jako okres przejściowy, to jest bardzo dobry jako początek, a niektórzy w ogóle to lubią, proszę bardzo, ale ludzie powinni dążyć do tego, żeby być wolni, se myślę. I czy finansowo, czy tam jakoś moralnie, czy w ogóle we wszystkich aspektach, ludzie ogólnie są wolni, tylko nie chcą za bardzo być. I ja chciałem namawiać, żeby byli. No, a w ogóle to nie wiem, do czego dążę, bo straciłem wątek, bo zobaczyłem, że ludzie przychodzą słuchać kontestacji, no więc ja zrzucę przerywnikiem i powiem, że można zadzwonić i w tym momencie mi przerwać. A teraz głos kontestacji skierowany do partii rządzącej. Spieprzaj, dziadu! No, ja się dobra, ale zróbmy teraz przerwę małą na to, żebym powiedział coś ludziom na czacie. To jest nowy w ogóle eksperymentalny. To jest eksperymentalne, ktoś dzwoni. Dobra, odbieram. Nic już nie wyjaśniam, tylko odbieram, bo sobie chcę dzisiaj pogadać z kimś. Wpadajcie do kontestacji, powiedzcie, co myślicie. Miałem powiedzieć numer telefonu, ale widzę, że ktoś już przeczytał. No, cześć. Cześć. Jak leci, co myślisz? Zawiodłeś się? Tak, ja trochę się zawiodłem jedną rzeczą. Mhm. Czym? Poniedziałkiem. Nie wiem, dlaczego kontestacja jest w poniedziałek i bardzo chciałem spytać o to. Dlaczego ten dzień? Ja nie wiem, bo to było tak, że jak ile tam już 14, 15 czy ileś lat temu zakładałem kontestację, to ja nie wiedziałem, co robię i wyszedł mi poniedziałek tak z dupy i on został tradycyjnie do dzisiaj i nie wiem, dlaczego właściwie jest. A co, powinien nie być? Kurczę, bo ja akurat byłem takim słuchaczem offline kontestacji, w sensie często nie brałem udziału w audycjach tych na żywo. Bardziej sobie to po prostu przesłuchiwałem po pewnym czasie. No i tak teraz jak to się reaktywowało, tak bardziej na YouTubie, to powiem tak, poniedziałek nie jest dobrym dniem, mam wrażenie. Chyba mówisz? Lepszy byłby weekend. Który? Weekend? Tak, nie, więcej by było, nie. Więcej ludzi by zadzwoniło. Właśnie nie. Tak, w poniedziałek to ludzie tacy wymęczeni są trochę. Zwłaszcza tacy etapowi ludzie jak ja, którzy zostali tutaj na samym początku, na obrażanie i w ogóle teraz się czuję, wiesz. No tak, ja muszę trochę poobrażać. Jestem w jakimś okresie przejściowym, a ja tu przed 40 jestem. Ja też. Nie no, ja trochę dorosłem też teraz mniej obrażam, ale ci chciałem trochę zacząć znowu obrażać, bo trochę mi się przelewa. Wiesz co mnie ostatnio drażni, jak już tak dzielimy gadaniem o poniedziałkach i tak dalej. Mnie wkurza to, że cała masa ludzi poddaje się tak strasznie łatwo. No, na przykład kontestacja jest poniedziałek i mówię, no to trudno, jest poniedziałek. Zamiast powiedzieć, nie może być poniedziałek, musi być weekend. Albo... No właśnie, ja chcę spytać, dlaczego nie sobota? Na przykład. No ja wiem akurat, dlaczego nie sobota, bo w sobotę wszyscy jeżdżą i nikt nie ma go nie w internecie. Jest 1/3 ludzi w internecie, po prostu nie ma ludzi wtedy. Kiedyś próbowaliśmy tak naprawdę w weekend. Także weekend nie działa. A piątek? To bardziej, ale nie wiem, czy w piątek ludzie chladnie idą. Żeby wydać na coś te pieniądze ciężko zarabiane w tych korporacjach, których nienawidzą strasznie. No tak, ale pytanie, czy idą, czy na przykład chlaliby do komputera? Właśnie tego nie wiem. Na przykład. Nie wiem właśnie. Może jakąś ankietkę.
To ja powiem tak, że wszyscy, co dzisiaj zadzwonicie, to powiedzcie, jaki dzień tygodnia by był najlepszy i co zrobimy. No ja tak, zróbmy od początku kontestację. Po prostu załóżmy, umówmy się, że nie było ostatnich tam 15 lat. Wszyscy są od początku, nie wiemy, co to jest, wymyślamy se, no, gadamy. To chciałem też spytać o Hugo, bo tak słuchając go, jego ostatnich audycji, zwłaszcza z Markiem jeszcze, to miałem wrażenie, że trochę podupada. A to już było dawno temu. To było dawno temu, tam. Ale pamiętam, tak chyba nawet na jednej z tych audycji to troszkę za bardzo sobie właśnie tego piwka czy czegoś innego. A, to już też, już jesteś kilka epok dalej. On już wyszedł z tego piwka i pod upadku i wzniósł się, doszedł do nas ludzi już, że tak powiem, trzeźwiejszych i już mu dobrze w miarę, no, jak o to chodzi. No, także tyle dobrze powiem, no. Ale mamy dalej inne wizje. Zresztą, ale to nie był... to czemu tak wokalnie się nie udziela? On jakoś tak bardziej ten na zapleczu siedzi? Czy... Nie, jego nie ma, proszę ciebie, ponieważ było tak, że jego wizja kontestacji była już dawno temu inna niż moja. I to właśnie trochę może o tym, bo jego nie zawiódł kapitalizm, a wręcz go zachwycił i perspektywa zarobienia kupy pieniędzy na audycjach albo programach edukacyjnych albo czym tam się da, go bardzo urzekła. No i se poszedł w tą stronę i mu się podobało, żeby kontestacja się tak rozwijała, a mi się bardzo nie podobało i właśnie bym w końcu chyba przyszła pora powiedzieć, że po pierwsze miałem rację przez te wszystkie lata i nie będę już to tam dyplomatycznie udawał, że Hugo był tytanem planowania biznesu. Nie był. Pomylił się we wszystkim, uważam, w tym kierunku prowadzenia kontestacji w stronę zarabiajcie, bo fajnie i kapitalizm jest super. No, kapitalizm jest niebezpieczny i już, i było widać właśnie efekty na prowadzącym. No, to tam pierwsza rzecz, no, a po drugie, no w ogóle inaczej widzimy trochę życie, no i tyle. Więc teraz kontestację sobie odkupiłem od niego i teraz ja robię po swojemu. I jemu się to, on nie lubi tego, tej kontestacji, mówi, żeby się do niej nie przyznał, żeby go z nią nie kojarzyć. I ja to bardzo dobrze rozumiem, bo to faktycznie nie są jego klimaty i dokładnie ja to samo mówię o tym, żeby mnie nie kojarzyć z jego kontestacją. No po prostu za bardzo się rozeszliśmy z tymi stronami. Okay. No, że on był, dla niego... Nie, no, jestem w stanie to zrozumieć, tylko jakoś tak, nie wiem, może też mi uciekło, może kilka odcinków przegapiłem i nie... No myślę, że tak z 300 chyba, bo to... Tego splitu. A. Było, było. No... Nie, no, powiem tak, zawsze miałem Hugo za takiego ideowca jednak dosyć długo. Miałem wrażenie, że on dosyć mocno żył tą stacją i nawet sam chyba żartował z tego, że siedzi i z piwnicy nadaje i on faktycznie, miałem wrażenie, dosyć takie życie skromne prowadził, a pomimo tego działał dla tego radia, więc... No, dawno, dawno temu tak było i to było piękne czasy. To rozumiem, że ten... Że... No ale to wiesz, no, każdy się może znudzić piwnicą. I nawet ja to rozumiem, bo też już jakoś rok temu zacząłem znowu pracować jako programista, żeby sobie trochę zarobić, bo mam, faktycznie człowiek ma dość takiej trochę bidy dla samej idei, no i chce trochę mieć więcej, no. Ja tak, wiesz, jeszcze się uratowałem przed tym, że mnie nie wciąga to programowanie, pracuję 6 godzin dziennie, mam trochę czasu na ciekawsze rzeczy, na przykład kontestacje, no. Ale inni lubią bardzo se zarobić, bo mają dość młodości, pełnej idei, kiedy jeżdżą ciągle maluchem na przykład. To rozumiem to, no. Życie. To może właśnie tej Unii jeszcze tak wypowiem się, bo... Mam wrażenie, że jednak dużo kontestatorów bardzo skorzystało na tym, że bez paszportu sobie tutaj pojechali do różnych krajów i się nawet dorobili. Tak. Nie jest tak troszkę, że jednak ta Unia okej. A ja nie mam nic przeciwko jeżdżeniu za granicę. Ma swoje wady, jest biurokracja, tak? Ale też stworzyła pewne możliwości różnym osobom. No tak, że tak. Po pierwsze, to nie ma Unia, tylko strefa Schengen. Wielka Brytania nie jest w Unii, a ja też tu przyjechałem i sobie mieszkam.
I no, a po drugie to, no właśnie już nie ma, po drugie, bo to pierwsze, to nie jest zasługa Unii, ale to jest zasługa, masz rację, takiego myślenia europejskiego, żeby się otwierać na inne kraje i tak się zjednoczyć trochę. To to mi się też no, podoba. Taka o radości skrobogów, nie? Tak troszkę, kurde, sobie tak. Tej europejskości zażyć, a to sobie pomieszkać w UK-u. Ja tak robię. W Niderlandach. No tak. No. To jest super, mi się podoba. Ja nie wiem, czy czemu jacyś kontestatorzy, czy w ogóle zwolennicy wolności mieliby coś, mają coś przeciwko Europie połączonej. No bo to by jest, nacjonaliści mogą mieć coś przeciwko temu, ale czemu wolnościowcy, to ja nie rozumiem. Nigdy nie mogłem tego zrozumieć. Czemu tak? Polska i Polska, najważniejsza. I miejmy granicę precz z Europą. Co wam Europa zrobiła? No, nie jest tak źle. No. Także ja nie mam zapędów. Teraz jakby patrzeć na konflikt z Rosją, to jednak wszystkie te kraje jakoś tak się trzymają razem. No, to zobaczymy, co będzie dalej, bo myślę, że to się wcześniej czy później i tak rozpadną. A na razie sobie są i są jakieś tam tego plusy. No, Europa jest trochę stara, jest trochę zdziadziała, ale nie jest aż taka ruina, jak myśmy myśleli, bo wiesz co, właśnie może to jest mój błąd, że ja się spodziewałem, że jak coś jest skazane na ruinę, to ruiną będzie już jutro albo we wtorek. No właśnie niekoniecznie, nie, właśnie, to może trwać jeszcze całkiem długo. Wiesz co, Martin, bo to są procesy, w sensie zanim ta Europa padnie, no to kurczę, to pokolenie, dwa może, wiesz, znaczy pewnie... To nastąpi, tak? No, całkiem no, całkiem jest, możliwe. Jest nieubłagana, ale no to nie będzie tak szybko, tak? To pewnie to, na to wychodzi, że nie. Możemy położyć, no. Pożyjmy troszkę, też jestem za tym, też sobie jeżdżę. Dopiero wczoraj wróciłem z Hiszpanii, jeszcze jestem zaspany, taki trochę nieprzytomny. A Waldemar na czacie mówi tak, Europa chce nam wszystko regulować, to jest ZSRR bis. O, i to jest prawda, i to jest problem, bo ci komisarze europejscy... No, to cały system się zrobił tak rozbudowany i za bardzo biurokratyczny, że to już nie podlega w ogóle nawet procesom demokracji, której sam specjalnie nie kocham aż tak bardzo tej demokracji, ale tu nawet demokracji nie ma. To wygląda jak... Oczywiście, nie? W końcu. No, Unia Europejska dla mnie wygląda, czy te wszystkie komisje i parlamenty, jak odbyt Europy. Oni tam wysyłają wszystkich, których nie chcą w kraju, i tam lądują najgorsi, najgłupsi, najbardziej pomyleni ludzie w tych wszystkich instytucjach najwyższych europejskich i oni niestety ustalają dyrektywy dla wszystkich potem i potem musimy mieć jakieś głupie naciskanie guzików na stronach, że cookies jest. Już nie wiem od ilu lat wszyscy muszą naciskać, że uważaj, bo jest cookies. To już nie ma żadnego sensu, ale wszyscy to naciskają. Przypadkiem nie jest tak, że tam po prostu trafiają ludzie, których się przekupuje i jest mnóstwo lobbystów i chodzi o to, żeby tam sobie jakieś korpo pojechało i wprowadziło jakiś z pozoru durny przepis, ale ten przepis na przykład daje im protekcję. No może, ale... kapitalistycznym, bo oni mają środki, żeby obsłużyć tą biurokrację potworną. Możliwe, nie? No to tak wygląda, ale ja myślę, że to nie muszą tego nawet robić, bo to z czystej głupoty chyba te parlamenty uchwalają takie przepisy regulujące, bo oni myślą tylko o dużych, bo sami są częścią jakiejś wielkiej instytucji, w ogóle nie rozumieją, że są jeszcze na świecie firmy pięcioosobowe albo w ogóle jednoosobowe i że ich jest większość w ogóle, więc oni zapominają o tym, myślą, że na świecie są tylko Microsofty i one zatrudniają absolutnie wszystkich. Więc robią wszystko z myślą o tych wielkich. Pięcioosobowa firma, nie wyślę pana Kacia, żeby przylobował przepis dla innych. No nie wyślę firm, też, ale tak, duża firma... Takie korpo wielotysięczne zrobi. Ale tam po co? Ma nie i... musi. Przecież nie musi, bo ci wszyscy ludzie w parlamentach czy coś, oni myślą zawsze w dużych kategoriach, instytucjami. Oni zawsze chcą się podobać bardziej Microsoftom niż jakiemuś tam Kowalskiemu, no. No, już nawet jak ich się nie przekupuje. No tak, zresztą oni no, zarabiają tam trochę kasy. Ekonomiczną i zwolnić ich z podatków, nie? Tutaj dać im, że tak powiem, wolną rękę. Wiesz co, tak swoją drogą, to jeszcze tak poruszając temat Unii, ostatnio chyba na Reddicie trafiłem na taki wykres pokazujący ilość kapitału zagranicznego, jaki jest. I przykładowo w Niemczech, we Francji to było tam w granicach 10-20%. W Polsce chyba nie chcę skłamać, ale 42. Czyli taka Polska w momencie, kiedy te zagraniczne korpo by się wycofało, no to tak no. Gorzej by było dla takich szaraków, kurczę, byłoby, etatowców no, jak ja na przykład. Przez, no tak, przez jakiś czas, no.
No nie da się tak, wiesz, zawrócić Wisły kijem. To nie można nagle sobie, wiesz, z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc powyrzucać wszystkie duże firmy, i bo zapragnęliśmy życia XVIII-wiecznego, gdzie są jakieś małe interesiki, gildie czy coś tam. No nie da się tak robić, więc tak trzeba realistycznie patrzeć na to wszystko. No więc możemy nie kochać Microsoftów, Coca-Cola i różnych tych większych McDonaldów, ale one zostaną i dzięki nim ci ludzie mają też gdzie pracować. To jeżeli to zmienić, to trzeba jakoś, nie wiem, organicznie, czy no na pewno nie z dnia na dzień, i przydałby się jakiś plan. A jak nie, to się trzeba pogodzić z tym. Ja to bym sobie tylko życzył, żeby Polska tak trochę miała więcej takich swoich korpo, nie? Żeby tak może jakaś taka marka międzynarodowa, żeby ludzie bardziej rozpoznawali. No nie wiem, samochodów na przykład nie mamy za bardzo. No ale żaj, bo to czemu tak myślisz my? Jak... No, a jakby mieli to co ci z tego, że byłaby no Polonez, wielki konkurent Toyoty by się pojawił, no i co z tego, że jest Polonez dla ciebie właściwie i dla mnie? Czy możemy flagą pomachać? Patrz, to z Polski, przecież to nie moje dalej. Chyba, że jesteś akcjonariuszem, to wtedy tak. No wiesz, kapitał ma narodowość, Martin. Nie ma kapitał narodowości, tutaj... twierdzę. Czemu myślisz, że ma? Okej, to podam przykład. Na Podaj. Przykład w moim mieście została duża firma wykupiona. Takie zakłady oponiarskie. No. I ten, tak, Stomil Olsztyn na przykład. Stomil, dobra, znana polska, tak, teraz firma. W tym teraz to jest Michelin. No dobrze, no to kupił. Tak. No. I teraz co się stało na przykład z działem R&D w tej firmie? Aut nie ma czegoś takiego. To jest, się nazywa Clermont-Ferrand i to jest we Francji. I to jest pod kluczem. No. Jest mnóstwo na przykład jakiejś myśli technicznej, rozwojowej zostało, że tak powiem, wyautowane tam, gdzie ma być. Według mnie. Ale to myślę, że z powodów jakich? Że to są Francuzi, to tacy wielcy patrioci i chcą razem z Napoleonem najechać Europę? Czy z jakiś powód, że chcą, nie, żeby po wszyscy prostu, po francusku mówili? Po prostu rodzina Michelinów, tak? No. Nazwiska. Oni chcą mieć to wszystko, że tak powiem, w jednym miejscu, nie? I no to wiesz, nie chcą co, się, mógłbyś... że tak powiem, rozwodzić tutaj nad jakimś biedackim Olsztynem i tutaj, wiesz, fundować... No to jest całkiem możliwe, ale... Inaczej, oni mają od tego ludzi i wiesz, jak przejmują taki zakład, no to nie potrzebują ich więcej. Może tych najważniejszych... Bo to nie jest wojna. Tam. Ktoś sprzedał przecież im tą firmę za kapitał, który nie miał wcale narodowości, nie mówił po francusku, bo to były jakieś dolary czy euro. I te euro przeszły do właścicieli w Polsce i w zamian... Jeszcze było sprzedawane na etapie, wiesz, tam były akcje pracownicze przecież. No to właśnie. Jest, ja to jest często na tyle stary, że pamiętam choćby PPP, tak? To no wiem, ale patrz, bo o to mi chodzi, takiego. Że skoro ani właścicielowi z Polski nie zależy, żeby to trzymać za wszelką cenę i rozwijać, tylko sprzedaje, ani pewnie tym pracownikom, którzy akcje podostawali, też im nie zależy, tylko wzięli pieniądze, no to... Czemu mamy mieć z tym problem? Wszystko się odbyło bez przemocy, za zgodą wszystkich stron. Dlaczego w ogóle gdzieś tu kapitał ma być narodować? Przecież ty możesz wziąć i wykupić teraz 100 mil z powrotem prawdopodobnie, jak ci ta rodzina sprzeda. Tak, ale chodzi o to, że... No co? Dobra, no to może wytłumaczę inaczej. Kto może kupić? Kto chce? No kto, jeżeli to jest spółka akcyjna, to każdy, więc kto ma pieniądze. Pytanie, czy byłaby na przykład jakaś polska encja, która byłaby w stanie to kupić? No niezbyt, bo polskie państwo w latach 90. to było zbankrutowane. No wtedy, no było. Tutaj no. wchodził kapitał zagraniczny i se jako właśnie taki tłusty kot to przejmował, więc... No i chwała Bogu, że tak powiem, że przejmował, bo inaczej ci ludzie by pracowali dla kogo? No przecież ludzie musieli coś robić, zarabiać, budować bogactwo, które przez te 40 lat PRL zrównał do zera prawie, nie? Jedliśmy jakieś kleje biurowe na lekcjach, bo nie było nic ciekawszego do jedzenia. No różne rzeczy były dziwne. Papieru toaletowego nie było, nauczyłem się robić z gazety. No więc ja nie mam problemu z tym, ani chyba nikt nie miał w tamtych czasach, o ile dobrze pamiętam, że przyszła jakaś firma, powiedzmy, z Niemiec i zaczęła robić papier toaletowy, zatrudniać Polaków, którzy mogli pracować, zarobić pieniądze i kupić ten sam papier toaletowy. No wszystkim to pomaga, że jest otwarty rynek. Wszystkim, Polakom, Niemcom, wszystkim. Ale dzisiaj zobacz, że po tych latach to niedużo lat upłynęło, 20, 30 od tamtych czasów.
może 40, no nie wiem, ale to nie jest dużo. I popatrz, jak Polska jest bogatsza o ile od czasów PRL-u. I Polacy indywidualnie i jakieś ich firmy albo tam fundusze czy grupy już mają na tyle pieniędzy, że mogą konkurować już z tymi bogatszymi Europejczykami. Więc to się opłaciło. Słabo jeszcze, znaczy może nie jeszcze, wiem. Jeszcze nie, ale przecież to 20 lat i chcesz dogonić takie... W niszowych branżach, ale no, wiesz, jeżeli chodzi o takie wejście na grubo, na przykład wyobraź sobie, że polska firma, nie wiem, jedzie do Niemiec i kupuje zakłady Audi. No, Audi no nie kupią pewnie, ale coś to nie wydarzy, prawda? Na razie nie, ale to patrz, jak w miarę jak będą robić biznesy i bogacić się ludzie z Polski szybciej, no to będą mieli coraz więcej pieniędzy, no i będą kupować coraz więcej rzeczy. No nie jest... Ja powiem, to tak, się tylko wytłumaczę. Tak jak Chińczycy przecież. Zdania, że dobrze, że to, wiesz, tutaj padło u nas, tak? W sensie system komunistyczny i to, jak była, jak wyglądała w ogóle praca, tak? Ludzie tam no bo pracowali nieefektywnie, potrafili alkohol w robocie pić nawet, tak? Było chlańską. Wiadomo, że to nie mogło dobrze działać, tak? Więc może trochę tego kapitalizmu jednak to zawiodło nas, czy nas no właśnie, zawiodło. No to wracając tak do tematu. Czujesz się zawiedziony, tak czy nie? Tam sobie próbuję odpowiedzieć. Ale czujesz się zawiedziony, czy się czujesz, że bardzo dobrze? Oj nie, ja czuję, że ten, ogólnie jednak wiesz, patrząc na ulicę, tak, ktoś to pamięta lata 90. pod domem, no, może pojedyncze samochody, jakiś duży Fiat, kilka maluchów. No tak teraz wyglądało, tak, Polsce, tak. Jak ktoś nie pamięta, to niech se 40-latka zobaczy odcinek i tam zobaczy, jak wyglądała Warszawa wtedy. No tak, tak. Nie, teraz wiesz, teraz miejsca parkingowego nie znajdziesz, a samochód znajdziesz. Właśnie. I teraz okazało się, że niby wtedy ludzie tęsknili, żeby se takie nowe, nowoczesne samochody były, żeby się nie psuły jak te tragiczne maluchy, żeby były części zamienne i żeby więcej ludzi mogło być stać. Fajnie, ale nikt nie pomyślał o tym, że przyjdzie moment, bo to było nie do pomyślenia, że będzie za dużo samochodów. W ogóle chyba Warszawa jest w Europie najbardziej zasamochodzonym miastem. Znaczy najwięcej samochodów przypada w stosunku na mieszkańca. Jeżeli nawet to nie jest najbardziej zasamochodzone miasto, to na pewno jest w czołówce tych najbardziej. No i co? Nikt nie pomyślał o tym, że to nie będzie takie fajne życie na przykład jeździć po Krakowie w porównaniu z tym, jak ja pamiętam, jak byłem mały. No bo taki się zrobił kapitalizm, że miasto, to Kraków to jest jeden korek, wszędzie jest smród, wszędzie są korki, ludzie są niemili dla siebie na tych drogach, bo muszą stać w tych korkach i trąbić i tak dalej, nie? Żeby to zapobiec, to znowu trzeba wprowadzić miejsca parkingowe, które są coraz droższe i tak dalej. No i są problemy z tym związane. I jakby ludzie mieli być szczęśliwsi. No po to to wszystko było. Po to miał być ten kapitalizm i wolny rynek i praca, ale nie są. Są zabiegani, mają depresję dalej jak mieli, no pewnie i więcej nawet. Nie za bardzo mają tą nadzieję na przyszłość. Nie ma już w nich tego, że pracujmy, będzie fajnie, róbmy coś. Nie, nawet takich inicjatywy jak kontestacja, żeby przyjść pogadać, ludzie mają marazm, apatię, nie chce im się, zmęczeni są, tyle roboty, po co gadać i tak mi tylko każdy chce coś sprzedać albo wcisnąć, jest takie zniechęcenie i to jest efekt tych zmian, tego przejścia na rynek, ludzie sobie nie poradzili z tym ewidentnie, tak mi się wydaje, ty tak nie masz? Nie wiem, jakoś odnajduję się na tym rynku od dłuższego czasu, chociaż miałem różne... No dobra, ja też, no niech będzie. Ja się odnajduję, to ja nie jestem... No to nie jesteśmy dobrymi przykładami, ale obserwuję ludzi albo czytam, co piszą i bardzo dużo ludzi właśnie jest zawiedzionych, mi się wydaje. No. Dobra, dzięki za telefon. Odbiorę jeszcze kogoś. Właśnie, dzięki. Dzięki, na razie. Słuchacie... Kontestacji, w której znowu sobie gadamy jak dawniej. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu.
Kontestacja, Martin Lechowicz, można dzwonić do audycji, no o to tu chodzi, żeby sobie pogadać. Ja nie chcę tu robić wykładów, to nie ma być jakiś program bardzo, nie wiem, ekspercki czy coś. Chcę, żeby była rozmowa. No to cześć, dzwoni ktoś na numer 7 do Anglii, 753-303-2020, a do Polski 573-568-457. Cześć! Cześć! Zawiodłeś się? Z tej strony mówi Piotr. Cześć Piotr. Pochodzę z Krakowa. Byłem tam kiedyś, jak było mało aut. Teraz jestem w Bochni, jak jest dużo aut. Aha. I jak? Byłeś pan kiedyś w Bośni? Byłem. Pewno nie byłeś. Byłem, bo nawet tam mam chyba dalej motor zamelinowany. Ha, ha! No, popatrz pan. No. Byłoby takie coś. No. Tak no. Będzie. Ja mam krótko i na temat, będziemy gadać, dawaj, o czym tu gadać. No. I mam problem mały, bo sobie tak nawet dzisiaj, patrz jak się tak złożyło, słuchając sobie znowu dzisiaj jakiegoś tam Janka Fiora podczas porannych, prawda, ćwiczeń, no, rozgrzewająco, zachęcających do życia. Co ci powiedział? I se słucham i gada, nie, to głupie było, bo gadał socjalista z nierealnie patrzący na świat, z Jankiem Fiorem, który jest kapitalistą czasu, że tak się wyrażę, przeszłego, nierealnie patrzącym dzisiaj na świat. Okay. Generalnie taki jest wniosek. To se pogadali. No i no. Wiesz, każdy mówił o świecie, który, kurde, może kiedyś był, może kiedyś miał być, ale właściwie to chyba nie był. No i efekt jest taki, że dwóch gości gadało, a tak naprawdę obaj są tak odcięci od życia i świata, że ciężko się rozumiało. Ale mnie naszła taka jedna myśl. Aha. No bo pytanie było zasadnicze, czy kapitalizm jest dobry? Czy takie kapitalizm się sprawdza i tak dalej. No. No i, ale u nich, nie? I tu u ciebie. I tak sobie myślałem o tym ostatnio i sobie myślę tak, że kapitalizm sobie oczywiście jest dobry. No to jest takie, wiesz, ja uwielbiam to takie pieprzenie o tym, że polskie firmy wspaniałe. Polskie, nie polskie, no co mnie to interesuje, no nie? Jedyne, co mnie może interesować, to, że będzie taniej, jeżeli produkt będzie porównywalnej jakości niż gdzieś tam zachodni, no bo nie będzie kosztów transportu czy coś takiego, nie wiem, może będę miał bliższy dostęp do jakiegoś producenta, który powiedzmy tam, jak będę miał ochotę, żeby, panie, weź tam wprowadzić jakieś ulepszenia czy coś, no to może, choć nie sądzę, ale no dobra, może gdzieś tam jakimś fartem się uda, no nie? No raczej to nie jest takie ważne, no. Czy to kupujesz no, coś jest, i producent nie jest, ale mimo tak, wszystko, no nie kupuję 100 mila opon, ani nie kupuję to do zasady Dębicy opon, tylko ja kupuję do mojego auta Pirelli albo Michelin, nie? No właśnie, no, ja też do motoru jakby i też kupuję Hondę, no jakoś nie chcę Rometa, no ja nie wiem, co dziwny jestem. No i o to w tym chodzi, nie? Z jednej strony, więc jakby tu załóżmy, że ty mówiłeś, że kapitał nie ma narodowości. Nie ma narodowości, nie? No, kapitał. Marka też, jak dla mnie, no nie ma znaczenia narodowość, bo być może coś kupuję niemieckiego, coś innego nie kupiłbym niemieckiego, nie? No nie kupiłbym szkockiej whisky niemieckiej, bo szkocka whisky jest najlepsza whisky szkocka, która jest no szkocka. No właśnie, nie, no. Nie? To może mieć narodowość, ale to nie w tym rzecz, no bo ja bym powiedział inaczej. Jakość nie ma narodowości. No, po prostu no tak. Jakość nie ma narodowości. Jakość jest albo jej nie ma. No to mi dobrze, chodzi, ale no. Ale jeżeli... jest no problem, tak. Bo problem, jaki polega na tym wszystkim, jest taki, że nie potrzebujemy polskich firm, ani francuskich, ani niemieckich firm, ani nic nie potrzebujemy, tylko potrzebujemy średnio rzecz biorąc wolnego rynku, który miałby wyglądać tak, że mamy jakichś rządzących, tak? Gdzieś tam się zgadzamy na jakiś tam, prawda, zakres tego, że ktoś tam będzie tutaj jakimś takim ciałem, prawda, sądowniczym, rozsądzającym, gdzieś tam w jakiś sposób sensownym, przeciwdziałającym nadużyciom. No a to już się okazuje, że kto jest najlepszym socjalistą? No przeważnie kapitalista, któremu wyszło, tak? No to on będzie najbardziej tak. Próbował lobbować, będzie próbował blokować, wprowadzać jakieś nierealne do spełnienia dla małej firmy wymagania, RODO, SRODO, jakieś 15 polityk przeciwdziałania temu, prodziałania tamtemu i tak dalej. No i co? No to efekt jest taki, że w teorii to pięknie wygląda. Oczywiście on pewnie, że może sobie otworzyć firmę. Każdy sobie może otworzyć firmę, nie? Ta. No tylko, że korporacja działa tak, jedna czy druga, że idzie do rządzących, którzy właśnie są po to, żeby są tą policją, którzy powiedzieliby, nie, panowie, każdy może robić sobie napój z cukru czy z czegoś tam, prawda? I nie wiem, z czego tam jest cola. No nie wiem, napój z cukru i gazowany napój słodki.
Więc proszę się tutaj nie dopieprzać do gości, proszę tutaj nie uprawiać jakichś nieuczciwych praktyk rynkowych, jakichś tam, prawda, nie wiem, zastraszania, jakichś innych miotania na prawo i lewo pozwami, no co tam jeszcze takie firmy duże robią, prawda? Mówię takie rzeczy bezpośrednie, nie? No tymczasem dobra, oni nie no dość, że nie każą im nie robić tych rzeczy bezpośrednich, to jeszcze te firmy duże przychodzą do tych rządzących i mówią, panie, a dałbyś pan taki zapis, że na przykład taka firma może działać tylko i wyłącznie, jeżeli tam pojemniki są zrobione z jakiejś blachy trzykrotnie cynkowanej, czy jakiejś takiej, no i a my wykupiliśmy wcześniej wszystkich producentów tej blachy, no i po prostu nie robimy tej blachy tam jakiejś firmy. No i robi się drogo i przeregulowane. Oni robią taką... Tak. Właśnie, taką regulację. No i o to chodzi, nie? Że sam kapitalizm jest może i sensowny, no tylko, że nie działa. No, to nie jest kapitalizm. No dobra, formie, to co jest dzisiaj, to jest tak, że faktycznie połączyły się... No, to w takiej formie, jak jest dzisiaj, tak? Te duże firmy łączą się z mechanizmami rządów i ustawiają prawo pod siebie, żeby mieć oczywiście monopol i tak dalej, żeby nie trzeba było konkurować z tymi wszystkimi małymi kowalskimi, bo po co to komu? Jak masz jedną wielką firmę, kontrolujesz rynek elegancko. Wszyscy z tej firmy korzystają, a reszta może się pałować, no bo co cię to obchodzi, nie? No i teraz, jak jest połączenie dużych biznesów z rządem, to jest najgorsze, co jest dla konsumenta. Ale to nie jest kapitalizm. To nie jest, no, w ogóle, bo to jest dlatego mówię, kapitalizm połączony z rządem. Mógłby działać, tylko że kapitalizm co do zasady nigdy nie będzie działał, bo rząd zawsze się wpieprzy, ale to nie jest wina kapitalizmu. No, to nie jest wina kapitalizmu, ale rząd zawsze się wpieprzy i kapitalizm przez to nigdy nie będzie działał. I jeżeli jest gość, który na Amazonie sprzedaje jakieś podstawki do aparatu typu tripod czy coś takiego i to się sprzedaje doskonale, i Amazon sobie to kopiuje i sprzedaje jako swój produkt i wykosi gościa, to nikt mu nie pomoże, nie? Dobra, takie pytanie. Myślisz, że w niebie będzie kapitalizm? Nie, myślę, że nie. Dlaczego nie? Jak rozdzielisz? Skąd wiesz, co produkować? No, bo wszystko jest nieskończona ilość, prawdopodobnie, to nie ma problemu. Bo kapitalizm, nawet dobrze działający, możemy sobie wyobrazić, a w niebie to czekają nas takie rzeczy, których nas sobie nie możemy wyobrazić. Ustrój, jaki mu ci się nie śniło. Ten sensowny system. Tak, to jest tak, to zawsze ten problem tego ustroju demokratycznego, że jest fatalny, ale najlepsze, jakie wymyśliliśmy, to też są możliwości, no ale chodzi tam tak, nie? No, to tam liczę mocno na to, że jednak tam będzie coś lepszego, bo to jest po prostu dramat, mówię, sam kapitalizm ale to nie... czysto fajnie. Ja chciałem coś innego pokazać tutaj, super. Że dobra, bo nie chodzi nawet o same warunki życia, tylko chodzi o mentalność ludzi, albo ich moralność, albo jakieś zasady, którymi się kierują. Bo inaczej mówiąc, gdyby, myślę sobie, gdyby wziąć rzeczywistość brytyjską, która jest przyjazna przedsiębiorczości, własności prywatnej, przestrzega się takich rzeczy, no i wsadzić tutaj tak z buta ludzi, powiedzmy, ja wiem skąd, z Zambii. Boom! Wszyscy są w Anglii, te same przepisy obowiązują, tylko ludzie całkiem inni. To ja gwarantuję, albo może się pomylę, ale może zagwarantuję, podejmę to ryzyko, że w Anglii będzie Zambia za chwilę i nie będą ludzie ani bogaci, ani szczęśliwi i w zimie będą umierać zimna, bo nie będą przygotowani i różne takie historie. I to nie zależy to od ustroju ani prawa, no, a jakby wziąć tylko od Polaków? Ludzi. No to już są Polacy, tylko dał Bóg i król George, że nie są na stanowiskach rządzących za dużo i dlatego się fajnie no kręci. No i właśnie bardzo dobrze, że nie są, no, ale no ci dobrze, to biznesy... prowadzą, to sobie dobrze prowadzą, nie? Bardzo dobrze sobie radzą bo i prowadzą, tak. Kupę rzeczy nie muszą energii, powiedzmy, pożytkować na to, na co niestety muszą pewnie w polskich realiach pożytkować. No oczywiście, no jestem dyrektorem brytyjskiej spółki. Kapitalizmu nie jest wina, no, ale to tak jak mówisz, ale mentalność jest... To jest ważna rzecz, o której nikt nie chce gadać. No ale to co chcesz o mentalności? No dlatego ja winię kontestację, bo ja nie do końca znam. Wszyscy liczyli na to, że komunizm wymrze, czy tam socjalizm wymrze, jak system się zmieni, no to nie wymarł, dobra. Ale dajmy mu szansę, bo wymrze to pokolenie, które jednak mieszka, jakby dorastało, żyło w socjalizmie. Oni wymrą, to wreszcie socjalizm no wymrze. Tak ludzie mówili, ja pamiętam. Umarli, ja nawet nie, dobra, jednak wierzyłem. Nie wymarło. Jednak to nie teraz, wymarło. To nie, to teraz czekamy, bo czemu nie wymarło? Aha, bo wychowywali ci ludzie socjalistyczni, tych młodych ludzi, którzy tak, nie byli w każdym razie. No. Dobra, to może ci ludzie wymrą i już... Niestety, prawda, nic to nie da. Garnitur
frak dobrze leży na człowieku w trzecim pokoleniu, to może coś da. Nie, no okazuje się, że nie. Po prostu nie. Nie, no właśnie po prostu. Dzisiaj dzwoni do mnie kobieta i mówi tak, bo zamknęli nam przedszkole prywatne, działające jako przedsiębiorstwo prywatne, prawda? Z jakichś powodów zostało zamknięte. Trudno mi też tak bezpośrednio mówić, bo nie wiem, wiem, że tam były jakieś problemy, na ile to były wyssane z palca problemy podatkowe, na ile były prawdziwe, trudno powiedzieć. No faktem jest tylko to, że zamknęli to przedszkole. No. A drugie przedszkole, które jest najbliższe nas, ale jest sensowne, nie? No to jest przedszkole już to takie jakieś, ono się nazywa takie państwowe, nie? To takie tańsze. Ono się jakoś tam nazywa, miejskie, niemiejskie. Dobra, no to idziemy, no oczywiście zapisaliśmy tego młodego do tego przedszkola innego, prywatnego, bo oczywiście w tym miejskim nie ma miejsc, no bo to jest wyraźnie kapitalizm, tańsze, no. Wybierasz sobie, i tutaj się przerwę, tylko że zwrócić uwagę, że to jest kapitalizm, że ty sobie wybierasz przedszkole, a nie przedszkole wybiera ciebie. No jest okej. Okay. No mówię, dawniej. Ja wybieram teraz, wziąłem go, wrzuciłem do innego przedszkola prywatnego, tak jak mówisz, kapitalizm, ja płacę, mi dziecko przyjmują, tak jest. Marek jest zadowolony bardzo, fajnie. Ale no z powodu tego i tylko właściwie tego powodu, że ono jest naprawdę dużo bliżej nas i jest sensownie położone, a nasi sąsiedzi tam dzieci posyłali i bardzo nam rekomendowali to przedszkole, no to uznaliśmy, że po prostu gdzieś tam jest ta rekrutacja, wystartujemy i napiszemy tam. No i dobra, i napisaliśmy wnioski, wszystko. Tam trzeba było takie załączniki, siakie załączniki, srakie załączniki, no bo ważne jest, czy rodzice pracują, czy nie pracują. Trudno powiedzieć, co jest lepsze, bo teraz są zdania podzielone. Bo jedne przedszkola mówią, no to jeżeli dwójka rodziców pracuje, no to ci, tak było zawsze, tak? Jeżeli dwójka rodziców pracuje, no to mają jakby jakieś tam pierwszeństwo, no bo co mają zrobić z dziećmi, tak? Ale czekaj. A to teraz gdzie, jest to myślenie, czekaj, skończę myśl. No. A teraz znowu myślenie nowe jest takie, że no to nie, to ci, co mają pracę, to oni nie mają pierwszeństwa, bo ich stać na przedszkole prywatne, a my dajmy to miejsce tanie temu, kto nie pracuje, no bo przecież jak on ma szukać pracy, jeżeli ma się opiekować dzieckiem. Więc moje pomysły są różne, to nie będziemy dyskutować, bo mówię, że są różne pomysły, idei. No ale tak czy inaczej składam ten wniosek z załącznikiem tam, prawda, podbitym przez prezesa firmy, spółki, dyrektora i tak dalej, no tak, że pracuje w tej firmie. I żona też pracuje. Załącznik się składa z dwóch części. Górna część do odnośnie ludzi pracujących, że tak powiem, w firmach na etacie. Dolna część jest dla samozatrudnionych bądź rolników. No i górna część wypełniona przez pracodawcę, potwierdzone tam pieczątką, podpisem, dupa i tyle. A dolna część jest taka, że jakby sam sobie wypełniasz, tak? Że jestem rolnikiem, mam takie gospodarstwo, albo ja mam firmę, jestem samozatrudniony i sam se podpisujesz. Ale po co? Co z tymi załącznikami do tego przedszkola? Martin, nie ma znaczenia. Jest, mówię ci, gramy w taką jaki grę na tych kapitalizm zasadach, jakie są podane. Że, ale jak ja idę do sklepu... niestety walczyć, no. Ale to nie jest kapitalizm, tylko no nie jest właśnie. Działa. No dobra. Przychodzi do tych... Dlaczego kapitalizm się nie zakorzeni? Bo mamy, teraz mówiliśmy mówić o mentalności. No to no mówimy o mentalności, tak? Proszę bardzo. No i dobra. I przychodzę z tymi, tak? Nie będę robił rewolucji, bo ja mam dziecko, które ma 4 lata, ja muszę z nim coś dzisiaj zrobić, a nie za 20 lat, jak rewolucja się uda. No tak. Więc idę i ona mi mówi, proszę wypełnić te załączniki. No to wypełniłem te załączniki, nie? I ona mi mówi, no przyniosłem na drugi dzień. I ona mówi, dobra, to a tutaj pan nie podpisał. A ja mówię, proszę panią, na stronie internetowej, gdzie to pobierałem, było napisane, że to nie ja to wypełniam tylko jeżeli jestem samozatrudniony. A ja nie jestem, to tego nie wypełniam, czy tak? No tak, dobrze pan mówi, dobra. No to dobra, to ona to przyjęła, gra, klepnęła. To było z tydzień temu, no i dzisiaj do mnie dzwoni, dostaje telefon z przedszkola, proszę pana, proszę przyjść podpisać, bo załączniki tam nie podpisać. Ja mówię, które? No te załączniki tam, bo... To samo, dobra. I tak dalej. Ja mówię, aha, okay. Super, mówię, ale wie pani, że ja byłem i jeszcze przy mnie pani, która to przyjmowała, to nie przyjęła tego tak na pałę, tylko po prostu wzięła, to otworzyła, wszystko posprawdzała po kolei i powiedziała mi, że tylko nie podpisywał, tak? Tak, kobieta mówi, proszę pana, ja, i tu się zaczyna mentalność, ja nie jestem w komisji egzaminacyjnej, ja dostałam tylko informację, że ten wniosek jest źle wypełniony, ja panu tylko przekazuję informację. O, widzisz. Ona jest dyrektorką przedszkola i ona nie podejmie żadnej decyzji. A, to dyrektorka jeszcze mówi, tak. Bo jej ktoś tam coś tam powiedział i ona nie jest od myślenia, rozumiesz? No, no ja rozumiem. Ale ja mówię, dobra, ale nie mam ja sprawy, tutaj... nie mam... czasu się z nią kłócić, jadę tam, wsiadę i tak jechałem tam gdzieś do miasta przegląd samochodu zrobić, co jest swoją drogą inną historią. Dobra, nie jedna historia. Ale dobra,
Wiem, ale chodzi o to, że jadę, przyjechałem, mówię, proszę pokazać te wnioski. Ja mówię, no ale proszę panią, no to co tu jest napisane, nie? Tu mam, gra jest, tak, koniec, duża kreska. A tu jest druga część wniosku. I tak, zaświadczam, że jestem A, rolnikiem, B, tam przedsiębiorcą, C, coś tam, samozatrudnienie, coś tam, nie? I mówię, powyższe dane potwierdzą własnoręcznym podpisem. Ja mówię, no to chyba ten własnoręczny podpis to jest, mówię, tak z konstrukcji nawet gramatycznej. No wynika, dobra, że to jest jakby ciągłość jednego jak zdania. Jak się to skończyło? Czy pani to widzi? A ona mówi, no to widzę, widzę. Ja mówię, no, no i co, mam to pisać? No tak, tak. Czyli ona widzi. I ona to nawet rozumie. Ale proszę podpisać, no bo po co? No tak, po co? No dobra, to piękne. Więc kapitał tej historii skończył się już w momencie, jak ty chcesz kupić coś u kogoś, a ktoś zaczyna wymagać od ciebie jakichś dokumentów, bo to ja sobie wyobrażam, że ja idę sobie kupić samochód, a gość mówi, no ale jaka jest pana sytuacja rodzinna, nie? Na przykład, a czy ma pan żonę i dzieci, bo to ja panu sprzedam albo nie sprzedam. To ja mam dwumiejscowe auta, mam trójkę dzieci, by mi nie sprzedali. To nie jest kapitalizm, to jest jakiś urzędnik, a ty jesteś petentem, a jak jest rynek, to ty jesteś klient, a on ci służy. To jest... rynek, no, dokładnie, kapitalizm. Dokładnie, no tak, a jest w różnica, Polsce, bo jak nie ma tego, zapisywałem widzę, Marka przedszkola. Do... Nie, nie, no jest, jeżeli jak go zapisywałem do przedszkola prywatnego, to, tak. To nie, no to oczywiście. Aha, bo to kawka, było herbatka i ja to, wszystko wybieram, myślałem, a tu jest nieprywatny, tak? Aha, no to nie, to teraz... I zderzają teraz... się te dwa światy i tak no i wygląda, który wolisz? Nie? Który wolisz, no? Czy źle ci z kapitalizmem no, jest? Mi jest doskonale z kapitalizmem. Tylko, że nie w tej formie, w jakiej jest, wszyscy rządzący są na usługach korporacji, a, tak? To jest, i z tak. jakiegoś powodu zostaje zamknięte moje przedszkole, w sensie przedszkole mojego syna. Prywatne. I ja do końca, niestety ja do końca nie mam takiej pewności, że nie no, na pewno przecież musieli coś złego zrobić, żeby je zamknęli. No nie, nie. Człowiek, który żyje w Polsce, wychowuje się tyle lat, raczej myślenie ma takie, że Nie musieli no, nic złego zrobić, może żeby nie zamknęli. Coś zrobili. No, no może i nie. No. Może coś zrobili, może nie. A może z drugiej strony jest taka mnogość przepisów i regulacji, może nie dali rady, że trudno było nie zrobić czegoś złego. Nie? Na przykład. Tak. No takie jest myślenie. No takie jest nie? w Polsce realia. No i właśnie, chodzi o te realia, a nie teoretyzowanie i dobrze, że to mówisz. A powiedz mi, ale... czy ktoś jeszcze jest zainteresowany końcem historii sprzed dwóch pewnie tygodni? Nie, bo ktoś chciał szkoły, dzwonić się... tutaj. O, no ja bym chciał, ale to byś musiał trzy minuty teraz. Krótko i na temat. To za mnie trzy minuty. No to dostaję odpowiedź z kuratorium, że jak najbardziej przepis jest całkowicie nielegalny. O, tak się kończy historia, tylko w skrócie powiem. Chodziło o to, to była taka wojna o prawa, o prawa konstytucyjne. Osoby pełnoletnie, która chodzi sobie do szkoły, żeby mogła decydować za siebie zgodnie z prawodawstwem, konstytucją i zdrowym rozsądkiem, przeciwko szkole, która twierdzi, że jak ktoś chodzi do szkoły, nie, to ale nie obowiązuje konstytucja. Usprawiedliwiania. Tak, nieobecności i takich rzeczy, tak? No, głównie tak, w tym zakresie. I jak się co kończyło? No wysłałeś do kuratorium, przyszła odpowiedź. Przychodzi odpowiedź, że oczywiście te tego typu praktyki, tego typu zapisy są nielegalne. W szkole będzie jakaś tam kontrola jest w ogóle z kuratorium wysłana i to będzie usunięte. I to jest okej. Okay. I bardzo dobrze. No i jakby bardziej mnie interesuje, jak na gruncie to wygląda, tak? No bo to mnie bardziej interesuje. No i pytam Konrada, jak tam sytuacja w szkole? No bo ja też przypomnę jeszcze, że temat miał się zakończyć tym, że on zostanie w ogóle usunięty, no bo już miał taką ilość nieusprawiedliwionych tych godzin, no, szkoła nie uznała, aż mu tam groziło wypieprzenie ze szkoły. Więc ja tam dubnąłem temat, no i się okazuje, że dobra, to robimy deal i idziemy. Szkoła dostała tą pogróżkę. No. No i pytam, Konrad, jak tam dostałeś tą uwagę? Tą nagane, czy wyrzuciliście? No nie, nie. No. Ja mówię, no ale coś ci podzieli? Nie, nie, co ty? Karty przy orderach wszyscy trzymają, panie. Nie ma w ogóle tematu, nie było. No bo chyba komuś w szkole głupio się przyznać, że był debilem i jednak, no przecież nie przyznamy racji uczniowi, nie? No bo bez przesady, no kim my jesteśmy, żeby przyznawać rację jakiemuś uczniowi. My możemy sobie przyznać rację i sobie przybić piątkę. I to jest, więc kurwa, nie wiem, skandal. Czy to będzie miało jeszcze... skandal. Nie wiem, czy to będzie miało jeszcze jakikolwiek dalszy ciąg. Tak, no, mówię, no ale to dobra, bo celem się, było to, kończy. Żeby to, co ja bym też chciał promować, że da się wygrać swoje prawa z wielką, zmurszałą, ogromną tą instytucją państwową.
że jeden zwykły tak człowiek w wieku lat 18, 19, czy choć tam nie wiem ile masz, jesteś w stanie wygrać z czymś naprawdę wielkim, tylko musisz się nie bać i postawić, i nie, no, nie chcieć tego świętego spokoju za wszelką cenę, bo cię będą ruchać w dupę przez całe życie. Powiedzmy to tylko sobie szczerze. Jeszcze z jednym założeniem i jednym takim uwagą, że jeżeli się spodziewasz ogromnego sukcesu, o którym wszyscy odtrąbią i takiej YouTube, wiktorii wielkiej i tak dalej, to nie spodziewaj nie się, będzie. Bo prawdopodobnie wygrasz, ale zostanie to całkowicie niezauważone. Nikt nawet ani nie zauważy, ludzi, że którzy... wygrałeś, tak. Dokładnie. Ale dobra, no to ani, tak ani ma być. Tych ludzi, których to dotyczy. Bo wiesz, no ja też chcę powiedzieć, że ludzie, żyjcie dla siebie, a nie dla innych. Jak robię program Kontestacja, to ja robię dla mnie i dla tych, co słuchają, a nie dla całego świata. Nie obchodzi mnie cała rzesza, miliony tych, co nie przyjdą tu, nie będą słuchać, im się nie podoba. Co mnie to obchodzi? Nie żyjcie życiem dla innych ludzi, ani dla sukcesu, który ma polegać na tym, że inni powiedzą brawo, brawo, ale jesteś fajny. Tylko ty wygrałeś i ty wiesz, że jesteś mem, bo nikt ci nie musi tego mówić. Wiesz, że wygrałeś. Wystarczyć powinno. Do tego dążmy, bym powiedział. Dobrze mówię? Jaka jest mentalność? To no też taka. Z tą mentalnością będzie problem? No będzie problem. Ale to daje przykład, no. Dajesz dobry przykład. Da się wygrać. To jest historia o gościu, który wygrał ze szkołą. No. Swoje jest prawo. Taka historia. Bardzo dobra. Ale jakby się jeszcze jakiś kolejny, na ten, jakiś kolejny rozdział się tam, prawda, miał okazać, no to na pewno będę tak. Państwa informował. Jak przyjdzie dziennikarz z jakiejś wielkiej gazety, reportaż robić na całą Polskę, to też daj znać. O, to by było dobre nawet. No. No chyba z Kontestacji najprędzej. No chyba też mi się tak pytają. Kiedyś były takie popularne nawet takie programy, co właśnie szukali jakichś tam historii czy co i ludzie przychodzili do studia, opowiadali czy coś, ale to tylko od dawna już nie ma. No to ta ma, pani chyba. Z doczepianymi nogami takie robiła sensacje z niesensacji. A no to gorzej. Ale to jest fajne, bo to jest przykład dla wszystkich, co chodzą do szkoły. W ogóle kiedyś mieliśmy w Kontestacji podobną akcję, tylko że to było z policją. Bo policjanci nie wiedzieli ciągle, albo nie akceptowali tego, że przepisy pozwalają ludziom ich kręcić. I kiedyś jakiś kontestator wziął i zaczął kręcić policję, jak go tam, coś mu tam gazali, czy co. Wziął, wyciągnął i zaczął ich kręcić. Oni mówią, że nie może. On mówi, owszem, mogę. Takie są przepisy. W Kontestacji mówiliśmy dokładnie, które, żeby w razie takiego problemu wiedzieć, co powiedzieć. A oni stwierdzili, że nie. I dawaj, na posterunek go biorą. Gość wszystko ponakręcał. I ostatecznie, no i potem nam to przysłał, nie? Żeby to dalej nagłaśniać. No, nagłosiliśmy tak, że doszło do TVN-u. I w TVN-ie, jak to puścili już na całą Polskę, całą tą akcję z tymi wszystkimi nagraniami, to policja zaczęła przepraszać, szkolić tych policjantów i wszyscy już wiedzieli w Polsce, że mogą nakręcać policjantów i się nie bać. Na wideo im no, robić. No, a dzisiaj już znowu super. To zapomnieli. Zadziałało. I znowu no, dzisiaj jest tak, teraz i dzisiaj... Tam... No dobra, ale to się bierze od akcji paru osób. Ale są goście, którzy tam robią ten, są ci jacyś tacy no, audytorzy. No robią, no ja to nawet tam czasem oglądam, fajne. No natomiast tak, pytanie moje w tej sytuacji w kontekście szkoły jest takie, a czy, skoro bierzemy pod uwagę, że szkoła też jest utrzymywana z naszych podatków, to czy na przykład, to jest takie pytanie, które sensowne w mojej ocenie, no. Czy ja mogę mojemu dziecku dać dyktafon, co? Bo ja nie próbuję wizji, nie próbuję oglądać mordy starej nauczycielki, ale dyktafon, żeby nagrywał lekcje. Ja nie mówię jest, tu po to, żeby to uczył pytanie. Się, tylko zastanawiam się, czy wolno byłoby, bo ja bym sobie przesłuchał taką lekcję na przyspieszeniu razy dwa, plus minus, żeby wiedzieć, czy jakby jakość tego nauczania jest taka, jaka być powinna, a czy tam się nie sączy jakaś kretyńska propaganda, albo co gorsza, nie ma tam jakichś takich, nazwijmy to, mobbingujących praktyk, które no, ja bym nie chciał, żeby moje dziecko, skoro jest już w tym więzieniu, jest poddawane tym temu przymusowi edukacji. No rozumiem, tak? Nagrać, sprawdzić, posłuchać, nie masz żadnych sprawdzić, celów sprawdzić, czy to jest, bo ja nie podchodzę do sytuacji tak, że każdy nauczyciel to jest w ogóle złoczyńca. Posłuchać, co się dzieje na lekcji, no powinieneś mieć prawo. Ale wolałbym się sprawdzić, czy ten nauczyciel, bo teraz to jeszcze nie, bo Martin, ten mój Martin, chodzi do trzeciej klasy, więc oni mają ja jakby lekcję tylko z jedną, z jedną nauczycielką. Więc jakby ją znam, mniej więcej wiem, że jest okej, no to już tam chodzi, ale zaraz jest czwarta klasa i w czwartej klasie, kto nie wie,
ale pewnie większość wie, no to przechodzi się na ten system taki, że nauczyciele, specjaliści, każdy od własnego przedmiotu, na którym się niespecjalnie zna, tak? Dalej ale przynajmniej może jest fajnym człowiekiem. No i dlatego chciałbym właśnie tutaj się upewnić, czy żeby przynajmniej po 2-3 lekcje, a potem najwyżej jakoś tam kontrolnie co jakiś czas jedną lekcję każdego przesłuchać, czy to jest faktycznie gadanie na temat, czy to jest gadanie poza tematem. No, no to nagraj sobie i se posłuchaj, bo w ogóle nagrywać można wszystkich, publikować to jest tylko pytanie, czy można, nie? No, bo nagrywanie samo z siebie to nie jest jeszcze w ogóle nic, tylko dopiero puszczenie to komuś, to jest ten problem, no. Nie, ale no zdaję nie sobie wiem, sprawę, to tylko zastanawiam pytanie. Mnie bardziej tak, czy na początek, wiesz, na początek zachowałbym się w miarę elegancko i chciałbym, żeby ten nagrywał to, no powiedzmy, za wiedzą tego nauczyciela. Ale ja bym no bo czemu on ten nauczyciel, ale czemu bo, on się bo ma to jest Polska, nie bo, czuć kontrolowany? No bo... Ale czemu on się ma nie czuć kontrolowany? Czemu mamy on dawać się ma mu czuć kontrolowany, tylko będzie znowu jakaś wojna, no bo nauczyciele uważają, że mogą robić absolutnie wszystko i że nie obowiązują ich żadne przepisy. No i dlatego właśnie wtedy widzi na ławce jednego, dwóch uczniów, może trzech, a to jest na pewno nie, tylko jednego, tego mojego syna, dyktafon, no i wtedy już wie, że już sobie nie może robić wszystko, co chce. No bo to jak by będzie sobie robił wszystko, dobre. Co chce, to ja wtedy przyjdę i zabiorę go na lekcję strzelania na strzelnicy, nie? Ja nie mówię, że on będzie akurat trzymał mi tarczę, ale tylko mówię. No, więc ja nie wiem, jak to w Polsce działa, ale w każdym kraju, gdzie są jakieś takie standardy, nie, że się ktoś wypowie, odpowiada, kto wie, to czy można nagrywać. Można, ale w Polsce nie wiem, jak to faktycznie, jak ktoś wie i sprawdził, zbadał temat, to niech powie i niech powie, jak to zrobić w praktyce i czy no zawsze da się po cichu, nie, ale czy trzeba po cichu, no, czy nie trzeba, to bym wiadomo, że no też. Dzisiaj ma przecież taki dyktafon, to jest takie urządzenie, które większość nauczycieli nawet nie będzie wiedziało, co to jest, a jest tak no, doskonałe pewnie, technologia no. I czuły, więc jak najbardziej, tylko ja mówię tak, czy mówię, trzeba się zachowajmy się najpierw chować, elegancko, czy nie, no, nie, nie traktujmy no, ich tak, jak oni nas. Bo cały system nas traktuje jak bandytów, złoczyńców, daj mi odcisk palca, biometryczne zdjęcie. Okay. No nie, nie traktujmy ich, albo inaczej, nie zachowujmy się jak ci jacyś złoczyńcy. Tylko nie, no to wiesz. Ja już nie wiem jeszcze, jak się zachować. Znaczy, no to już mam taki luksus, że nie muszę, bo już wyjechałem z Polski, bo już nie dałem rady. Ale no ci, co zostali, to jest dobre pytanie. Ja nie wiem, czy się zachować elegancko. To jest dobre pytanie na następną audycję w ogóle. Jak się zachować dokładnie. Wobec systemu, który tak działa, jak działa i cię nie szanuje? Czy powinniśmy się zachować w tym systemie jest kilku gości, ja tylko tak przypomnę, jak Batman. Że kilku gości w tym systemie, którzy jednak niestety są zanurzeni i są gdzieś tam na usługach mniej bądź bardziej zatrudnieni przez państwo, mówią o sobie i traktują siebie nie jak pan władza, tylko pan służba, tylko tak zwracam uwagę, że są no, też tacy. No, bywają, to jest prawda. Na przykład ty no. Pewnie, bo jesteś służbą PKP. Tak, kiedyś wypowiedziałem się na ten temat, właśnie tak kiedyś w jakimś tam... Tobie też po dżentelmeńsku tak nie wypada ci to. Mówić za dużo, że czy to jest gówniana firma, czy nie, więc ja cię nie zapytam. Bo jakbym chciał, znaczy ja lubię jeździć pociągami ja i cały czas czekam, aż ktoś sprywatyzuje PKP albo może na przykład weźmie i wydzieli jakąś część to jako pociągi prywatne, to ja jestem pierwszy i panie przyszły prezesie, jak słuchasz, to proszę mnie zatrudnić, bo ja jestem pierwszy. No chwilowo nie za bardzo jest konkurencja, jest tylko jeden pociąg. Żadna partia tego po nie chce zrobić. I... Nie ma wyboru. Można głosować na tych, co są wiedzą, wszystko państwowe, albo zrobić, tych, co są nie. Wszystko państwowe. No i tyle do wyboru. Także od tej strony nie, ale można próbować innych rzeczy. Dobra, dzięki za telefonik. Bardzo dobry. No. Do następnego. Na razie. Słuchacie kontestacji i mogę wam powiedzieć, co kiedyś powiedział Lis. Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Słuchacie kontestacji? No dobra, dzisiaj jest tematem audycji ogólnie. Co jest tematem audycji? Czy nas zawiódł kapitalizm? No, z różnymi dygresjami, tak. Bo audycja na żywo to są różni słuchacze. Cześć! Cześć, Karolina tu. A, kobita. Cześć, Karolina. O, kobita nie mówi. Głos, ze mnie. Głos kobity. W sprawie tak, kapitalizmu. Tak, ja nie jestem jakimś tam takim, wiadomo...
nie znam się, ale mogę powiedzieć, co mnie rozczarował. Czekaj, czemu się masz nie znać? To właśnie o to chodzi, żeby nie było ekspertów, no właśnie, tylko zwykli tak, ludzie. Tak, no i, tak, właśnie ja jako zwykły człowiek i kobieta, tak. To jednak mimo wszystko, my się dwa w jednym. To, tak wszystko bawimy, angażujemy. No. To jest tak, mnie rozczarowało to, bo o tyle ja czaję, że są takie rzeczy jak kapitalizm, tam powiedzmy wolnorynkowy, taki bardziej państwowy i opiekuńczy, nie? Tak. Takie trochę są. I właśnie, mnie rozczarowało to, że u nas nie było w bardzo niewielkich kręgach można tego wolnorynkowego doświadczyć, dlatego że to, co mnie rozczarowało w kapitalizmie, że ludzie mimo wszystko chcą łatwych pieniędzy. No. Mimo wszystko, bo PRL to były łatwe pieniądze w pewnym sensie, że nie trzeba było ryzykować, decydować, nie? No tak. W tym tak, sensie były no. To łatwe pieniądze. I wciąż ludzie dalej chcieli tych łatwych pieniędzy, stąd i pewno sobie umiały na tym zrobić no. Też, wiedząc to o ludziach. Bo, a dlaczego chcą łatwych pieniędzy? Bo za bardzo w ogóle uważają, że pieniądze aż o tylu rzeczach decydują. No tak, i się właśnie. Skupili na nich i się skupili na łatwych, czyli nie na tym, co ja chcę, żeby odkryć, co mogę zrobić wyjątkowego i tak dalej, żeby ludzie, co robię fajnego, tylko na tym, gdzie jest łatwo. Nawet ten YouTube. Niektórzy idą na YouTube nie dlatego, że chcą, tylko że uważają, że tam zarobią. Niektórzy wybierają zawód lekarza nie bo chcą pomagać, coś tam wnieść nowego, tylko bo tam się zarabia, dentyści, nie? No. I w tym sensie czasem, bo to jest oczywiście, te niektóre studia są trudne. Trzeba ryć. Tak, ja do tego dążę, wiesz co? No. To, co to mówisz, bo ja widzę to tak, że ludzie, kiedy przyszła możliwość zarabiania, ta trójca sukcesu, pieniądze, władza, sława, pieniądze, sława, władza, to uznali to za najwyższą wartość w życiu automatycznie, i wszystko inne stało się już nieważne. I wszyscy biegną po pieniądze, władzę albo sławę. Albo youtuber, żeby mieć sławę i wpływy i poważanie, albo polityka, żeby mieć władzę, albo nawet mąż, żeby mieć władzę nad żoną różnie tam. Ale władza jakaś, albo pieniądze, tak. Za które można znowu kupić wszystkie rzeczy, jakie się chce. I ludzie nie zdążyli znaleźć w życiu żadnych innych wartości, zanim tak. Ich to ogarnął ten cały to szaleństwo reklam z każdej strony, możliwość kupowania, otwartość, tak. Że możliwości, żeby mieć sławę, władzę i pieniądze. I ci, którzy tak. Nie mieli nic mocniejszego w życiu, zginęli, utopili się w tym, uważam. I to jest to, co ludzie mówią, że ich zawiodło, ale to nie był kapitalizm. Tak. To jest to, że oni nie zdążyli się przygotować, ani znaleźć nic ważnego w życiu, ani wartościowego. Na tyle, żeby tak. Nie wpaść, totalnie się nie utopić w tym, co tak nas bombarduje od tego strony kapitalizmu. No to ja to tak widzę. I dlatego mówię, to jest wina kontestacji, bo powinna takie miejsca jak kontestacja powinna przygotować ludzi na kapitalizm, a myśmy nie przygotowywali ludzi na kapitalizm, tylko uczyliśmy jak więcej mieć narzędzi, ale nie przygotowaliśmy do tego, co z nimi robić. Jak działa wolny rynek i jak nie działa, to co nim nie jest. To ja też pamiętam. No. Ale to wiesz, można było to wykorzystać, też dobrze. No ale to prawda, no właśnie to jest problem, że tak bardzo postawili ludzie na to, co mogą, co im się wydawało, że dają pieniądze, co im się wydawało w wyobraźni, że zaczęli szukać najszybszego dojścia do nich. Też, w tym sensie tak mówię, było. Nie? Łatwe pieniądze, że najkrótszej drogi, zazwyczaj wytartej przed innych, podpatrzonej. Nie wydeptany też samemu, co by było najcenniejsze tutaj. Ale to nawet to nie wystarczy. Bo popatrz, jak jest na przykład ojciec, nie? I myśli sobie, kocham dziecko i chcę, żeby miało dobre życie i fajne. No. Automatycznie, jeżeli nie ma nic innego nie rozumie dokładnie pod tymi pojęciami, to myśli sobie, dobre życie równa się wygodne pieniądze, dostęp do edukacji, bogatym szkół. Kupię mu dom, samochód i zapiszę mu firmę. Samochód, tak, iPhone i wszystko. I idzie zarabiać pieniądze jak najwięcej, bo to jest jego wyraz miłości, ale jakby zrozumiał, że to dziecku jest naprawdę najmniej potrzebne do szczęścia, żeby miało tyle kasiory, jeżeli ma ojca, który go kocha i jest wzorem i przykładem, to jest dużo ważniejsze przecież. No tak, każdego... bo ono nie uczy się, że wartością jest obecność, gadanie i możliwość uczenia się naprawdę praktyczniejszych rzeczy niż granie na giełdzie. Ono nie widzi tego. On widzi, że wartością jest zarabianie i kasy.
prostu. Nie? Tak, no i myślę, że tak, że ludzie, którzy mieli wartości... Jak ma zrozumieć, że ojciec to robi niby dla niego? Nie ma jak, no nie ma rozumie. Takiej semantyki, nie ma czegoś to takiego, jest ciężko, nie ma dzieci. No. No wiesz co, i to jest tak, nieszczęście tak. Jest trochę, że ojciec ma dobre intencje i zamiary, no ale no co komu z tego, no, jak dziecko tak. Zostało samo bez ojca i rozżalone, bez przykładu i różne takie rzeczy, za to z całą kupą pieniędzy, no to jest najgorsza kombinacja potem. Pieniądze już mogą tylko zepsuć ale, następnego człowieka w kolejności. No? No tak, ale dziwi mnie to, bo właśnie w tym momencie, kiedy nie było jeszcze wolnego rynku, to ludzie i tak wtedy właśnie potrafili robić o wiele bardziej przedsiębiorcze i ciekawe rzeczy, w dużej części, niż nawet potem, jak się kojarzy takie rzeczy w kulturze, jak się nawet widzi, jak kobietki fajnie kombinowały z ubraniami, żeby mieć oryginalne, jakieś ciekawe, żeby być w ogóle wyróżniać się, bo nie było tych gotowych rzeczy, nie? No. I to pobudzało gdzieś tam wyobraźnię, trzeba było samemu stworzyć sobie świat, do którego tęskniłeś jeszcze wtedy. Jak chciałaś mieć wolność, to naprawdę ludzie za to dużo płacili. Wiesz co, jeszcze może był taki efekt, że ludzie szukali wartości, bo uciekali od tego dziadostwa dookoła, tego świata, tak, i na przykład uciekali w poezję albo piosenki, ludzie zaczęli słuchać strasznie, jakieś gatunki muzyczne się tworzyły. Kaczmarskiego wszyscy słuchali o murach, że runą czy coś tam, bo dookoła było dziadostwo, nie? Więc uciekli w coś, ale przy okazji znajdywali wartości jakieś. No a teraz nawet nie uciekają, bo co od jednego youtubera do drugiego youtubera mogą sobie ganiać. Nie, teraz właśnie tą rzeczywistość tak zwanego kapitalizmu, która przyszła, łyknęli po prostu bez zastanawiania się, tak jak tu mówisz, bez tego przygotowania, bez uczenia się. Tu też ty zabrakło może właśnie edukacji. Może tutaj masz do kontestacji taki zarzut, że chociaż czy tam było za mało edukacji, za mało było przykładów, jak to się robi, Nie wiem, było, ale my uczyliśmy bardziej, że w ogóle co to jest wolność i rynek czy coś, ale nie przyszło mi do głowy, że największym problemem po latach będzie to, że jest za bogato. Że ludzie za bardzo są przedsiębiorczy, nawet no może nie są przedsiębiorczy, ale sobie rzucają się na te pieniądze z dużym sukcesem, bo można na różne sposoby dzisiaj pozarabiać, jak człowiek się nie boi i chce się pomęczyć ostro, to może zawsze, ale co mu da, znaczy skąd ma wziąć taką edukację, jak w ogóle żyć, nie? Bo co jest wartościowe w życiu, a co nie jest, to takie rozróżnianie, nie? Bo nie wiem, kiedyś był kościół teoretycznie i pewnie miał to robić, ale dał dupy po całości i to w każdej odmianie mam wrażenie i nie wychował za bardzo ludzi chyba, żeby byli bardziej, szukali wartości sporo w byciu dobrym. Szuka walności, tak prawda, sporo osób, które szuka walności, to schodzi w ogóle zupełnie do parteru, czyli to są ludzie, którzy zaczynają żyć jakby bez, w ogóle bez pieniędzy, nie? Ktoś tam, wiesz, w Bieszczadach uczy się z drzewa robić domy, nie? No tak. Samemu hodować ten, albo są ci ludzie, co tam na te obozy wędrowne w Stanach też są takie ścieżki jedzą, nie? Że masz po prostu w survival idą. To zresztą to, co nasi Himalajści wyprawiali, nie? To też, oni tam czuli, że żyli. No. Są zdani zupełnie na wartość, jaką jest ich charakter, jakąś zdolność do bycia we wspólnocie tam, nie? Wspierania się, czyli takie bardzo no takie głębsze, nie? Rzeczy, których teraz właśnie jest kryzys. I tam, gdzie ludzie teraz szukają, największej wolności to jest zazwyczaj... No to jest tak, ja rozumiem, czemu jest to aż tak, że pozbywają się w ogóle jakby posiadania różnych rzeczy, nie? Żyją w kamperach. No tak. Niektórzy, nie? Minimum. Detoks sobie zaczynają robią, wchodzić do mani... Dokładnie, tak. I tam mnóstwo osób rzeczywiście szuka i znajduje wolności i wartości, bo znajdują... No i gdzieś tam przyjaźnie, czas, w ogóle tego, że się jest panem swojego życia, nie? No, I także tak. Tutaj, powiedz mi, co zrobić w Polsce, bo Anglia na przykład jest pełna takich miejsc, gdzie ludzie mogą te nowe wartości... No może zadzwoni też, ale no, ty masz mądre pomysły, no ja nie wiem co. Popatrzcie, w Polsce nie ma za dużo takich tradycji albo miejsc, gdzie można się uczyć, na przykład jak fajna jest przyjaźń, współpraca, albo pomaganie innym, albo no w ogóle różne wartości poza tą świętą trójcą, pieniądze, władza i sława. No nie ma nic innego za bardzo, skąd wziąć te przykłady, bo nie ma takich miejsc. No kiedyś jakieś tam, nie wiem, oazy były, koncerty były, się spotykało z ludźmi. Ja nie wiem, co zrobić na masową skalę, tak? Ja wiem, co zrobić jakby we własnym zakresie. To ja powiem, co ja robię na przykład. Powiedz. Zaczęłam organizować i zaczęłam, to zabrzmi, dopiero dwa były. Ale już dwa były i będzie następny. Takie moje wieczorki autorskie. Gdzie tam sobie gram jakieś rzeczy, które piszę i czytam, nie? Ale mi głównie chodzi o to, nie tam, żeby tam inni, prawda, bili mi brawa, tylko, że przychodzą fajni ludzie, ciekawi,
I się robi przez chwilę taka fajna społeczność. O, właśnie. Jak oni chcą rozmawiać i przede wszystkim, bo ja to robię po to, bo ja znam tych, co przychodzą i wiem, że każdy robi coś fajnego właśnie, tak jak ja, hobby, te moje wierszyki. I wiem, że ty robisz to i opowiedz coś o tym, nie? I ktoś okazuje się, że wystarczyło trochę wiary w to, żeby przyszedł, następnym razem to jest twój. To kiedy możesz? I wyznaczamy czas i miejsce, pokażesz nam swoje rzeczy. A potem, po całym moim tam, powiedzmy, pokazie, bo są dyskusje i tak dalej, i później się siedzi i gada, i tworzy się społeczność. I okazuje się, że dla ludzi, którzy przyszli zmartwieni tym, że nie wiem, że jakimś tam nowym prawem, czy jakimś tam niedostatkiem finansowym, nie, przychodzą napełnieni, bo chodziło, że pobyć razem z ludźmi i pogadać i poczuć się swobodnie było o wiele ważniejsze. Oni już nie pamiętają, że oni tu przyszli z jakimś problemem, że ktoś tam miał problem z parkowaniem i w ogóle tego, i jakie drogie parkomaty i w ogóle. Tak, bo potrzebuje człowiek pobyć z innymi ludźmi. I sobie gadać, i wymienić się, poczuć wsparcie i te rzeczy. A teraz, już ci ktoś mówi, ktoś tu już czuje, że mówi, i myśli sobie, że ty jesteś z Gredem starym i my wszyscy tu dlatego, bo teraz społeczność jest w mediach społecznościowych, bo tak mówi nazwa, że to są media społecznościowe i tam jest społeczność i po co człowiek ma przychodzić, jak jest może wszystko przez internet. To co powiesz na to? Niech przyjdzie i zobaczy różnicę. Dobrze. Tak, ale nie przyjdzie. Pewnie, zobaczymy, bo my się znamy właśnie z tymi osobami, które przychodzą. My się gdzieś tam znamy właśnie, obserwujemy się, nie? I to przez można internet? Wykorzystać tylko po to, żeby... Tak, przez internet. Gdzieś tam, że ktoś kogoś znał. Ja wiedziałam, co robią te dziewczyny mniej więcej z internetu, dowiedziałam się i zadzwoniłam, bo był numer, mówię, słuchajcie, możemy zrobić razem coś takiego, co wy na to? Róbmy, jasne, przychodź, kobieto. I już. Mówię, dobra, no to przychodzę. To może kiedy media społecznościowe... I jest taka różnica. Arkadiusz na czacie powiedział, że w dupie jest, a nie w mediach z tych społecznościowych. Te media oddzielają ludzi. Więc ja nie byłbym taki strasznie surowy, bo może one mogą być początkiem, traktowane jako początek prawdziwego poznawania się, to nawet by miały plusy. Tylko ludzie je uważają jako coś, co zastąpi im prawdziwe życie. I to jest niedobre. Ale czy oddzielają, to nie wiem. To jest niedobre, ale jak tylko mają okazję i fajnie stworzyć tę okazję. Jak ktoś ma, słuchajcie, czas, trochę chęci, to samemu się też korzysta. To nie jest jakieś poświęcenie dla innych. No bez jaj. Nie? Ja też się strasznie cieszę z tych spotkań, nie? No, więc, ale widzisz to... Ja nie wiem, co zrobić globalnie, ale znaczy na większą skalę, ale na małą. To takie wszystkie akcje... Ja myślę, że jak na razie... Globalnie to było najlepiej, żebyś była ty pomnożona przez 1000 takich przypadków albo milion i już jest globalnie. No. I ten... Ale wiesz, na czym problem polega? Że jakby wszyscy byśmy pewnie się zgodzimy tutaj, z Gredy i nie z Gredy i wszyscy, że fajnie by było takie spotkanie, jakby ktoś zrobił. No, to bym pewnie przyszedł, ktoś powie. I pytanie jest takie, że właśnie, czy dlatego nie ma tych spotkań, bo tak wszyscy myślą i nikt tego nie robi? Bo ja też tak myślę, że jakby ktoś zrobił, to ja bym przyszedł. A nie, nigdy nie myślę, że to ja muszę zrobić. To jest kwestia decyzji, bo ty robiłeś takie spotkania, na które ja przychodziłam i stwierdziłam, no to ja też robię, nie? No to czego ja się nauczyłam właśnie tego. Też robię tak, no dokładnie, bo też miałam wiele lat podstawy gdzieś tam czekania, dołączania gdzieś i tyle. Ale też zachęcam innych, żeby już nie musieli na to aż tak czasem sami wpadać. Niektórzy sami wpadają, niektórych wystarczy trochę zachęcić tak niby od innej strony, zaczepić. I puszczać to. A wiesz, co jest dobrym treningiem? Powiem, co pomogło mi i wielu ludziom. Na przykład dzwonienie do kontestacji. Wiem, to brzmi głupio jak reklama dzwonienia, ale nie, naprawdę to pomaga, bo to jest, wymaga takiego właśnie inicjatywy, że musisz coś zrobić. Ja wiem, to jest tylko zadzwonienie, pogadanie ze mną, ale większość ludzi, jak się pytam, czemu nie dzwonisz, to mówi, no nie mam nic do powiedzenia. No to oczywiście, to jest nieprawda. No. To jest zawsze ten prawdziwy powód, to jest ten... jakby przekonanie, że moje gadanie nie ma znaczenia, moja inicjatywa w ogóle się nie liczy i że się w ogóle boję. No, ale liczy się. To nie chodzi o to, żebyś powiedział coś super mądrego, dostał brawa i suby, tylko sam fakt dla siebie samego, żeby zrobić tą inicjatywę, wziąć, zadzwonić. Zobaczysz, jak poczujesz to człowiek się zachęca, że może robić inne rzeczy, że to nie jest takie... Dokładnie. No, ani to nie jest straszne, ani ja nie jest to bez... Ja pierwszy raz zadzwoniłam, pamiętam, na taką audycję, to życie nie wpadłam, że kiedyś będę miała swoją.
No właśnie. Jeszcze. Wtedy mi to do głowy nie przychodziło, ale to był jeden z kroków. No i ludzie, druga rzecz, pamiętajcie, temat jest zawsze pretekstem, ale tematem jest człowiek, który dzwoni. No pewnie, ludzie, no, tak krążymy sobie po tematach. W głowie tematu właśnie, oczywiście. I druga rzecz, jeszcze co mogę powiedzieć, że też się nie ma co przejmować, jak na takie spotkanie przyjdą tylko 4 osoby, które organizujesz, a nawet czasem lepiej. Lepiej. Bo w takim nawet. Gronie można grupka. Bardziej pogadać. Tak. Bardziej tak, jak zażrę tam, jak ludzie tak, no, zrobisz coś śmiesznego, ja na przykład wyczytałam gdzieś, że w połowie występu jakiegoś, jak organizujesz spotkanie autorskie, to w połowie dobrze jest je czymś uatrakcyjnić, nie? Więc ja sobie podzieliłam, okay. Dzieliłam połowę i tak, i ponieważ to było akurat babskie spotkanie na Dzień Kobiet, to nie miałam na szybko był pomysł, powiedziałam dziewczyny, ja wyczytałam i tu chcę poważnie was potraktować, że w połowie występu trzeba czymś uatrakcyjnić. Więc wyjęłam szminkę czerwoną i pomalowałam usta na czerwono. W połowie występu. Nie miałam nic lepszego pod tym. I tak się śmiały. I jak już tak się trochę pośmiały, jak zobaczyły, że ja też tak nudna, wesoło jestem i tak dalej, to już później też fajnie. Komentowały i tak dalej i ludzie. Także ja, to można zrobić, słuchajcie, żeby trochę odczarowywać tą rzeczywistość, na którą się ludzie nabrali, nie? Mocno. Tak jest, po nabrali prostu. Się. No. Już. Także, miał rację. No to tyle moich rozczarowania. Bardzo dobrze mówisz. Kapitalizm. To mieć się podoba. Spoko. Zadzwoń tu jeszcze czasem. Okej, to no. Dobra. Dobra. Mówisz. To cześć. Dobra, pa. Pa. To cześć. O nie, ale urwałem brzydko, ale brzydko zrobiłem, ale brzydko nie lubię, jak się w złym momencie kliknę guzik, ale można zadzwonić jeszcze i pogadać, a chociaż w sumie to ja już sobie powinienem pójść, ale jak ktoś jeszcze jeden by zadzwonił i coś powiedział, czy go rozczarował kapitalizm i czy się nabrał, czy nie, to numer rzeknę 573-568-457, a jest też numer do Anglii. Dzwonienie. A jakby ktoś słuchał z innego jeszcze kraju, dobra, dwa są telefony naraz, wow, no to chyba wraca kontestacja polegająca na gadaniu, bo widzę, że fajnie się robi. Cześć. Cześć, to ja, Wojtek. O, Wojtek, dzień Wojtka dobry. Głos poznaje. Tak? Już tylko muszę włączyć kiedyś. Tego YouTube'a. Tak. Kiedyś dzwoniłem, ale to chyba dawno było. Dawno temu. W 16 roku albo w 19 roku. Pamiętam, że kiedyś dzwoniłem do kontestacji z jakiegoś rynku, z jakiegoś małego miasteczka gdzieś tam. Raz chyba z samochodu, pamiętam też. Tak, rzeczywiście. Ja w Rudzie Śląskiej wtedy byłem, rzeczywiście. No, a teraz taka pamięć. No. To o tym masz, jesteś dobry przypadek, bo ty masz, jesteś trochę starszy i masz przegląd różnych czasów. To możesz powiedzieć, czy te Więc właśnie muszę, zmiany, no? muszę protestować tutaj, bo rozumiesz, takie twoje stwierdzenie, że kapitalizm nie zna, że kapitał nie ma narodowości. No to wiesz co, ja byłem młody i czytałem gazetę wyborczą, to też tak wierzyłem, nie? Zwłaszcza w 90. jak się pojawił ten kapitalizm, ale potem doświadczyłem czegoś dokładnie innego, zwłaszcza jak byłem kapitalistą, nie? I nagle prowadziłem spółkę bardzo fajną, nie? I dopóki ona miała 100% kapitał polski, to ona jakoś działała. Aha. Potem jak się okazało, że 40% kapitału to jest kapitał niemiecki, to zaczęła nagle inaczej działać. Inaczej. A, ale źle? Inaczej ją... Nie, zaczęło działać lepiej. Lepiej. Bo ten kapitał niemiecki otwiera nam pewne drzwi i powodował pewne ciekawe zachowania. A. Ale najlepszy był moment, jak się w pewnym momencie 75% kapitału robiło kapitałem amerykańskim. O, jeszcze ciekawsze drzwi nowe. To było jeszcze ciekawsze. Ale to wiesz, bo to o kierownictwo ci chodzi, nie że same pieniądz, tylko kto jest szefem. Nie, kierownictwo zawsze było. Kierownictwo zawsze było to samo i kierownictwo było całkowicie polskie w postaci, że ja tam byłem 1/3 tego kierownictwa. No ciekawe to jest. No to na czym polega ten efekt? Czemu? Co to się da zmienia? Kierownictwo to samo? A właściciele? Kierownictwo to samo, ale pomyślałbyś, że jakby charakter w spółce kapitalistycznej nadaje zarząd, tak? No to kierownictwo się nie zmieniło w te trzy przypadki. Przypadek pierwszy 100% Polski, potem 45% Niemcy, 55% kapitał Polski, a potem kapitał Polski 24%, a 76% kapitał amerykański, nie? No tak, a kierownictwo to samo i ciągłość firmy. No to samo, tak. Skąd, tak, to z czego to wynika? Teraz jestem ciekawy. No.
Wiesz co, najpierw ci powiem o efekcie, nie? No. Pierwszy efekt jest taki, że bank, którym współpracujesz od zawsze, od początku, duży międzynarodowy bank, nagle przychodzi do ciebie specjalny opiekun, którego nigdy nie miałeś i mówi ci o pewnych usługach bankowych, które były dla ciebie poza zasięgiem, poza w ogóle pomysłem, że coś takiego jest. No to ja wtedy się dowiedziałem, że takie rzeczy są. Dlaczego? Bo oni mają takie usługi dla takich klientów, a dla takich klientów, które są amerykańskie, mają pewne usługi, których te dla ciebie są niedostępne. To troszkę w ogóle nawet takie łajzy, że tak nie powiem, dziwne to jest. No? Znaczy tak. No. Więc dlatego uwaga, jak byłem młodszy, nie chcę powiedzieć w twoim wieku, i słuchałem, czytałem Gazety Wyborczej, i to były lata 90. i w Polsce pojawił się kapitalizm, nie? To wszyscy wtedy mówili, kapitalizm nie zna narodowości. Więc dwa powody wiem, że tak, wiem, że to nieprawda. Pierwszy dowód, doświadczyłem tego czegoś, a drugi powód to jest taki, że jednak zarząd oraz ten, kto zarządza kapitałem, ma narodowość. No jeżeli dla niego jest ważne, nie? Bo to zależy od chłopa pewnie. No, no, też, dla mnie by było wszystko jedno, jakbym zarządzał. No. No właśnie, bo ty jesteś taki odnarodowiony, albo przynajmniej mówisz, że taki jesteś, podczas gdy nie jesteś taki. Ja jestem międzynarodowy, ja lubię różne rzeczy po prostu, no. Ale kontestacje robisz po polsku. No też, tak. Dla Polaków. I oczekujesz. Dla wszystkich, jednak, bo mnie... Numer telefonów jest... Tak? No jak ktoś mówi po polsku, a jest z Mozambiku, to ja chętnie też porozmawiam, tak? No pewnie. No, ale nie wystawiłeś numeru w Mozambiku. Jeszcze jakby nie. Jakby nie jesteś gotowy na to, żeby gadać po mozambicku. No nie, tylko nawet jakby ten Mozambijczyk się nauczył po polsku, on by się nauczył po polsku, co jest zupełnie możliwe, rozumiesz? To, nie, to tak. Miałbyś z nim wspólny język, ale nie miałbyś wszystkich tych wszystkich kodów, które są potrzebne, żeby się zrozumieć, no albo po części polubić, tak, albo ale widzisz, Wojtek, no bo to nie jest takie proste w tych czasach, bo ja się urodziłem w kraju, którego już nie ma. Tak naprawdę ja nie mam kodów kulturowych z tych samych z Dominiką, która co prawda jest moją żoną, ale ona nie zna PRL-u w ogóle, więc ona dużo rzeczy nie łapie. Więc z tobą mam większy kontakt niż z moją żoną, paradoksalnie od pewnych spraw patrząc, bo jak ja ci powiem spektrum, to tobie się synapsy już rozbudzają, a ona mówi spektrum i się pyta, co to jest. No więc no, zawsze. Ale więc to, proszę cię, w pewnych dziedzinach będziemy mieli, w pewnych nie będziemy mieli i te dziedziny do różnych rzeczy służą. Ja się nie dziwię, tak nie jestem twoją żoną, nie? No, ale... nie. Masz rację, smutne, rzeczywiście tak. Mamy więcej rzeczy no nie. No tak, dobra, wiem o co ci chodzi. No więc narodowe sprawy łączą ludzi w jednych kwestiach, w innych kwestiach łączą... I jakieś... Albo odpychają, albo informatyczne, albo różne. Tak, życie jest komplikowane, więc no niech ci będzie. Kapitał ma cechy, czasem może mieć związane z narodowością, z generacją, z wiekiem, z przekonaniami, no, z polityką. To cieszę się. Bywa. To nie cieszę się, doszli do pewnego porozumienia, czyli zanegowałem te... Zadzwoniłem i zanegowałem to, że kapitał nie ma narodowości. Myślę, że w twoim wieku i z twoim doświadczeniem, uprościłem z moim doświadczeniem, moglibyśmy to już, no właśnie, moglibyśmy tego tak nie uproszczać, bo świat jest bardziej skomplikowany, tylko świat jest skomplikowany. No. Dobrze powiedziane, bym powiedział. No to tyle chciałem. I podoba mi się, że se gadamy, bo się faktycznie teraz pomyślałem i jest w tym racji dużo. No. Świat jest skomplikowany. Okay. Dobra. To dzięki za telefon. Wpadaj czasem. No, to na razie. Na razie. Znowu przerwałem, znowu urwał, ale mi się nie podoba, że ostatnio... No, się dawno nie miałem tylu rozmów i wyczucie tracę i głupio przerywam i potem jest wrażenie, że ja muszę się poćwiczę. Synu, przynieś piwo. Kontestacja się zaczyna. No właśnie się kończy, się nie zaczyna. Synu, nie przynoś teraz tego piwa, bo kończymy, no i za tydzień możemy ciąg dalszy robić, bo jak powiedział jeden grajek, lepszy niedosyt niż przesyt i dlatego nie dawał bisów. Szkoda. A na czacie Miłosz, cześć, to mówi tak, że to ja dzwoniłem jako pierwszy. A widzisz, zapomniałem pytać, jak masz na imię, żebym sobie nowych słuchaczy głosy zapoznawał, jak będą dzwonić znowu. I mówi tak, że jestem zdania, że kapitał ma narodowość. Francuzi to nawet nie gadają po angielsku często. Łapiesz? No już ustaliliśmy. No co? No dobra. Rozumiem, o co chodzi i od tej strony patrząc, no nie da się faktom zaprzeczyć, że mają znaczenia różne takie powiązania czy coś.
No, a czy dyskusyjne jest, jak duży wpływ ma narodowość właścicieli, zarządu i nie tylko narodowość, ale inne rzeczy. Czasem mają duży, czasem nie mają. No, to ostatnie telefony, ostatnie zamówienia, jak to w Anglii mówią. Ostatnie zamówienia, kończymy puby i różne takie. Ktoś jeszcze zadzwonił, cześć. Halo? Cześć, cześć wam wszystkim. O, cześć, to znajomy rolnik, kontestator, towarzysz. Panie prowadzący, no ja chciałem sobie ponarzekać. Poproszę. Na pytanie, na temat. Mnie ogólnie nie słuchałem całości, więc nie wiem, czy to już to padło, ale chciałem powiedzieć, że w kapitalizmie najbardziej zawiedli mnie ludzie. No jak się ludzie zawiedli? To tak mówili w komuniści, że system dobry, tylko ludzie niedorośli. No właśnie, właśnie. No to tak i to samo? Mieli rację w tym. Tak, tak, tak. To ja myślę, że to jest akurat... Komuchy mieli rację. No dobra. No dobra, to kiedy by... Czemu nie dorośli? O co chodzi? No nie wiem właśnie. Tacy jakieś ci ludzie są, nie wiem, nieludzcy. Się starają oszukać i... No. I niby to tak ma być, że wszystko dobrowolnie i ten, ale tak naprawdę... No bo tak mi mówił kiedyś dziadek Korwin, nie? No. Że jak na przykład, że jak ja chcę kupić sobie samochód, a ktoś chce sprzedać sobie samochód, no, to my na tym obaj skorzystamy. No, tak to a zwykle jest, w idealnym świecie. Tak, właśnie, a w praktyce niestety jest to często tak, że na przykład ten samochód się okaże, że się rozdupcy za dwa dni. Otóż to. I co? No właśnie. I kto tu jest winny? Samochód jest winny? Nie wiem. Powiedział, że może no polskość troszkę. Od strony patrząc takiej, że właśnie, nie wiem, że ludzie są niemoralni. Tak zupełnie serio, no zupełnie serio. Na przykład próbowałem w swoim życiu pracy na czarno, czyli na zasadach w sumie... W złotej strefie my tu tak? mówimy w kontestacji. W złotej strefie, proszę ciebie. W złotej strefie. I właściwie wszystkie moje przygody ze złotą strefą, no, kiedy to nie była złota strefa, w której byłem sam sobie szefem, to się kończyły tym, że ktoś mnie próbował oszukać i próbował wykorzystać to, że ta złota strefa jest złota. No bo to widzisz, trzeba mieć ludzi, co im możesz zaufać. Jakbyś z kontestatorami miał złote interesy, to byś się wyszedł ze złotem. A nie, to na pewno, no, na pewno, tylko że oni nie mają na czołach wypisane, no, że ja mają. Jestem kontestatorem, nie? No, a mają często, albo właśnie, albo najgorsze jest, że mają. Mają nie, napisane, ma jestem kontestator, a potem się okazuje, że to nie jest kontestator, tylko se flamacem napisał. Kłamca był. No to jakbyś mnie zapytał, czy jest, to ja wtedy mu dam pieczątkę z takim K z kółkiem, bo to jest teraz nasz znak rozpoznawczy. Będą to ludzie, którzy lubią złotą strefę, ale są uczciwi i mają inne wartości, takie fundamentalne. Czyli na przykład nie oszukujemy, nie kłamiemy i dotrzymujemy umów. I o, na takich wartościach, jak się opiera dziki rynek kapitalistyczny, to nie ma takich powszechnie efektów, jak ty opisujesz. Bo już w Anglii jest od stuleci tutaj działa wolny rynek i ludzie rozumieją koncepcję umów, sprzedaży, coś. No i też oszukują, też są skamerzy czy coś. Ale mi się nie zdarza, tu się nie zdarza często, że ktoś cię oszuka na samochodzie czy czymś. No to rynek jest dojrzalszy po pierwsze, dlatego, nie, że są już mechanizmy sprawdzania informacji, że kupuje się od agentów. No bo tam tak ludzie dorośli już do no, tego. No dorośli dużo bardziej, tak. No, tak. No właśnie, no czyli tak jak mówili komuniści, że system dobry, tylko u nas są dzieci. No i te dzieci, wiadomo, jak sobie no, tam kradną zabawki jedno drugiemu. No właśnie, a poza tym... No właśnie, a poza no, tym to kapitalizm, to najgorsze jest w ogóle, bo to tylko wszystko spienięża i ostatecznie się kończy tak. tym, że na końcu spieniężasz swoją dupę i jest koniec, upadek moralny i wszystko. No i co, i jak nie wiecie o co chodzi, to zobaczcie jak YouTube wygląda. I wszystko jest na sprzedaż, wszystko jest żeby sprzedać. No jakieś tam wyjątki są zawsze fajne, nie? Ale to jest ciężko się doszukać w ogóle tych wyjątków. No już się nie da, bo już wszyscy... są tak nakręceni na to, żeby tą swoją dupę sprzedać, że już całe to wszystko jest, no kurde, no.
No, no i, jak, i jakie jest rozwiązanie, bo to jest okropne. No. Dla mnie, ja bym twórcą zawsze chciał tworzyć za darmo, bo dlatego, że no, nie pasuje mi w ogóle koncepcja, że ja coś tworzę po to, żeby sprzedawać. No, albo chcę sprzedać, albo chcę tworzyć. U mnie to nie da się połączyć. No. I zawsze miałem z tym problem. I w takim świecie jak dzisiaj, bo już wszyscy się spodziewają, że ja robię, że ja im coś daję jako produkt, a nie, że ja się chcę podzielić swoimi uczuciami. W tym świecie nie może istnieć na przykład poeta. To jest, nie da się czegoś takiego, bo poeta musi istnieć na zasadzie szczerości, przeżywania, prawdziwości czy coś i nie może mieć celu tego robienia swojej poezji. On musi mieć potrzebę. I wtedy jest jakaś tam poezja. No ja poezji tam nie lubię specjalnie, ale rozumiem koncepcję. I w dzisiejszych czasach to jest niemożliwe, bo jak tylko zaczynasz komuś mówić wiersz, to ty zaraz myślisz, że on ci chce sprzedać tomik wierszy i że po to mówi. Albo żebyś zasubskrybował jego kanał z poezją. I to jest twój cel. I to wszystko się rozpieprza wtedy. To już nie ma rozmowy. To jest znowu naganianie. Wszystko jest automatycznie traktowane jako naganianie. No i no okropne. Właśnie, ale jeszcze nawet jeśli już się zdarzy ta perełka, i już, no zdarzy się, gdzieś tam się uchował w tym lesie, gdzieś tam ten poeta taki prawdziwy. No. I on już się ogłosi i już tak robi naprawdę poetycko, to co zaraz będzie? Zaraz do niego przyjdą i powiedzą, a może by pan chciał współpracę na przykład nawiązać? Ale to, dzisiaj to, by pan... to nie problem, bo on wykopie ich w kosmos i zrobi swoje. To akurat jest dobrze, póki dobrowolnie mu proponują, to niech se proponują. Mi też proponowali i co? Nie musiałem się zgadzać. No i dobrze. No właśnie, no i jak na tym wyszedłeś? Jak dupa blada, bo teraz ogląda nas... Czemu? Nie, ile tu osób jest na żywo. Ale co mnie to obchodzi? Ja nie robiłem dla zasięgów nic. No właśnie, no to ich nie mam, no i dobrze. No właśnie, no niedobrze, bo tego ludzie naszego mądrego gadania nie słyszą teraz. Ja nie wiem, jak to zrobić. Ale byśmy mieli sprzedane dupy, no i jest... Widzisz, także ale i tak ja nie dobrze, mam innego pomysłu. No dobra, to niech będzie. No tu są wady robienia rzeczy wartościowych, ale niepopularnych. To już nawet Jezus miał z tym problem, dlatego pewnie musiał robić cuda, żeby zrobić coś sensacyjnego, bo inaczej by go w ogóle nikt nie słuchał. Chociażby mówi najmądrzejsze rzeczy. No tak, to jest ten problem, ale rozwiązaniem ludzie proponują jest co? Bo młodzi ludzie mówią tak, rozwiązaniem jest komunizm, albo państwo, albo regulacje, albo jakieś inne formy właściwie przymusu, bo to się wszystko do tego sprowadza. I ja twierdzę, absolutnie nie, nie może być na pewno tego przymusu. Więc został tylko kapitalizm, albo nie wiem, jakieś inne obchodzenie czegoś, bo kapitalizm ma przynajmniej jeden plus, o ile no, są prawa przestrzegane i tak dalej, jest dobrowolny, nie wymaga przymusu. To jest plus. Duży, według mnie, bo wszystkie te komunizmy, czy jakieś inne, że będzie jedna stacja ogólnopolska promująca kulturę i wszyscy będą zobowiązani jej słuchać i zrzucać się na podatki, no to jest przymus. I zawsze przymus i przemoc, to ja je odrzucam daleko precz, tak mi mówię. Więc nie wiem co, wymyśl coś. Nie, no trzeba odrzucić wszystko, wyjechać gdzieś na wieś i tam sobie żyć na spokojnie. Ja już jestem na wsi. No i widzisz, co dalej? I tam ci jest wiejska... dobrze, nie? No tak, ale no to dobra, no dobrze. No ale to chcę kontestację jeszcze, żeby było parę osób, żeby można pogadać i będzie. No to powiem tak, to jest Discord kontestacji od takich rzeczy i tam gadamy częściej. Zapraszamy wszystkich na Discorda kontestacji, żeby ludzie właśnie tacy mogli sobie ponarzekać i razem pogadać i też coś tworzyć może wspólnie, jak już się zbierzemy do kupy, bo w kupie do siła. Do partii, towarzysze. Tak. A tymczasem ja lecę na zagon. Trzymajcie się. Dobra, ludzie. Dziękujemy. I pamiętajcie. Discord. Discord. Teraz już dobrze rozłączyłem. Bardzo pięknie. No to zdaje się, że na koniec chyba Wojtek chciał zadzwonić z jakąś jeszcze małą poprawką, interpelacją, wnioskiem, erratą czy coś. To jest jedyna okazja, bo kończymy na dzisiaj i przyjdźcie za tydzień, dobra? Bądźcie pogadać o czymś tego typu. Może dokończymy tą rozmowę.
albo ją trochę skręcimy na temat... zapomniałem jaki, ale już mówiliśmy jakiś tam temat, co mówiłem, że będzie dobre na odcinek, to muszę sobie posłuchać. Arkad już mówi, mało, nie mało, ale coś się dzieje. No i słuchajcie, ja tu chcę być szczery w tym wszystkim strasznie, bo niezależnie od tego, czy to będą dobre efekty medialne, czy niedobre efekty medialne, ja zawsze chciałem robić takie rzeczy jak kontestacja i od początku, jak je robiłem, z takich powodów, że to jest po prostu coś, co trzeba zrobić, a nie po coś, żeby coś zarobić, mieć sukces czy co. Nigdy mnie to nie interesowało. To jest, są niektóre rzeczy, które się robi, bo tak uważam, że tak powinno być, że czujesz, że masz coś do zrobienia, chcesz coś zrobić i se robisz, nie analizujesz tego za bardzo. I jest w tym jakaś taka przyjemność, satysfakcja i takie poczucie, że robisz to, co powinieneś. No i tyle, tu nie ma nic więcej w tym. Pytanie jest, czy to wystarczy po prostu szczerość, intencji, rozmowy czy coś. Czy trzeba mieć te plany marketingowe i inne takie rzeczy, żeby było fajniej, żeby ludzie chcieli gadać z tobą? No nie wiem. O, Wojtek, na szybciutko na koniec. Co tam ciekawego? Co źle powiedziałem? Co poprawisz mnie? Nie jestem Maciek. Kurde, co sorry, zły mam, a ty to nie jesteś Wojtek. Program mnie ci no, takie dwie rzeczy. A propos ludzi z kontestacji, to miałem fajne doświadczenie w 2018 czy 2019. Poznałem jednego kontestatora na lotnisku, jak leciałem do Dublina i powiedział mi, inwestuj w Ethereum. No ja tego nie zrobiłem. I dobrze. I do tej pory żałuję. A i źle. No, a wystarczyło parę złotych. Taka kolejna sprawa odnośnie kapitalizmu, to co mi najbardziej przeszkadza, to te takie korporacje wielkie. No. Najpierw są małe, a później one się rozrastają i kupują inne i tu już się robi taki monopol. I ja to widzę w wielu sektorach, na przykład Żabki, które niszczą wszystko, co jest dookoła, wielkie Beny, które też niszczą konkurencję, taką fajną nawet, takie małe sklepy, które ludzie mieli od 30 lat i one są prostu... Jak pojawia się taki kwas, to od razu wszystko niszczy. Ale czemu niszczy? No bo to wszystkim się opłaca bardziej. No to nie zatrzymamy, wiesz, no, że koniami nie jeździmy i żal nam koni, bo mamy samochody. No to na tej zasadzie, no, nic nie zrobisz. Ale wiesz, ja w Żabce nie potrafię znaleźć oferty dla siebie, tak? Jeszcze podam inny przykład. No. A propos, siedzę w branży związanej z piwem, z browarami i wielokrotnie były przejmowane takie fajne browary, które ważyły dobre piwa i to nieważne, czy w Polsce warszawskie browary, czy to w Irlandii typu Guinness, typu Beamish, no. czy to w Stanach Anchor i w większości to się kończyło zamknięciem, bo najpierw wielki koncern, który przyjmował, no to chciał jak najwięcej zarobić, no i jakoś, przestawali to kupować. Wyjaśnij, dlaczego ludzie sprzedają te rzeczy tym dużym firmom, no przecież wiedzą pewnie, no albo mogą się zawsze spodziewać, że właściciel może to zamknąć, zrobić co chce z tym, chyba że przy sprzedaży jest warunek na przykład. No przecież ktoś to sprzedał. To nie jest, że te firmy mogą sobie kupić wszystko, co chcą, bo ten, kto sprzedaje, musi się zgodzić, nie? Dlaczego tak się dzieje? No nie wiem, może czasami są ludzie już zmęczeni, chcą to rzucić. Albo może taki skok na kasę, tak? Bo jak przyjdzie taki wielki koncern, to od razu sypnie tam taki. No to jak skok na kasę, to znowu ci, co robią to piwo, to tacy fajni ludzie nie byli. No też im chodziło tylko o pieniądze, nie? No, ale nie wiem, no. Z jednej strony właśnie chodziło mi o pieniądze, ale też jakoś no to po co sprzedać? Nie robili z tego fabryki wielkiej, wiesz, rozumiesz? Rozumiem. Nie, no, jest tak, że no, jest świat jaki jest i trzeba konkurować na tym rynku, więc jak małe piwo chce żyć, to musi mieć pewnie 3 razy drożej potem to piwo niż taka ogromna firma, no i dlatego się wszystko konsoliduje w większe firmy, no ale to nie wiem, czy to jest jakieś złe dla nas, bo dzięki temu, że Amazon jest taki ogromny, to ja mogę mieć nieprawdopodobnie dobrze zorganizowany serwis, że ja coś kupuję, dzisiaj zamawiam w Anglii i jest już jutro. I to kosztuje śmiesznie niskie pieniądze tak naprawdę, to ta cała procedura jest bardzo efektywna. No i gdyby były same małe sklepiki, to ja bym musiał chodzić
do tych sklepów, zamawiać i one by zamawiały zza oceanu rzeczy i wszystko by kosztowało strasznie drogo. No to jest korzystne dla nas, że jest, że są większe trochę te firmy, albo że w ogóle nawet bardzo duże. No, że ja nie wiem, czy to jest taki problem. No, no wyobraź sobie, żeby nie było żadnej dużej firmy. Czy nie mamy McDonalda, mamy tylko budki z zapiekankami, małe, jednoosobowe. Myślisz, że to lepsze? Nie, znaczy wiesz co, najlepszy jest taki złoty środek. Dla mnie fajnie, jak jest konkurencja, jak na przykład mam do wyboru Inpost, który ostatnio mnie wkurzył swoim śladem węglowym, to wybrałem DPD. Albo ewentualnie mogę z Poczty Polskiej skorzystać, jak mam dużo czasu, tak? To jest taka O, i trafiłeś w sedno, myślę. Konkurencja jest to jest to, co jest najlepsze dla nas tutaj wszystkich. I ja tak powiem tak, że wcale nie jest tak, okazało się, no to tak widać w Anglii, to już jest dojrzalszy ten cały kapitalizm, że skończy się to tak, że nie ma małych sklepików i małych firm. Wcale nie. Tu jest więcej tych małych firm niż jakichś wielkich, na przykład restauracji. To nie są same sieciowe wcale. Albo jakichś sklepików takich małych, no też są. No jest to wszystko. To nie jest, że jak są duże firmy, to muszą poznikać małe. Nie muszą, ale to w Anglii się dzieje. Dlaczego w Polsce nie da się prowadzić małej działalności gospodarczej, jak przychodzi duża firma? No to już musicie zapytać rządzących, bo to oni tak spieprzyli system w Polsce, że mała firma nie jest w stanie się utrzymać, bo ma takie ogromne koszty. Nakłada się takie rzeczy, takie zasady na mały sklepik, jak na dużą korporację w Polsce. Więc ona nie ma szans. A w Anglii, jak masz małe zyski, to masz też malutkie podatki i nie wymaga się od ciebie żadnych kupowania księgowości wielkiej, całej prowadzenia i takich rzeczy. Więc no to jest kwestia tego, że rząd jest nieudolny w Polsce i nie potrafi jakoś tak sprawiedliwie i z sensem zorganizować prawa no, dla firm. To w Polsce jest republika bananowa. Ja tobie tylko powiem jedną rzecz odnośnie żabek. Dawaj, jak na przykład się buduje, nowy budynek, to już tam miejsce ma zapewnione żabka i ma już koncesję zapewnioną. Gdzie takie normalne sklepy albo dostaną, albo muszą czekać tygodniami czy miesiącami. No, małemu zawsze trudniej. No, wiadomo, że się wszystkim opłaca, że łatwiej nie się dogadywać z siecią, z drugą siecią pewnie. No. A żabka to jest firma amerykańska. No, widzisz. Właśnie przypadek. No nie wiem, jak to no, kupią to Francuzi, sprzedane. Myślę, że będzie inaczej. Może, bo to, z tego, co mówił Wojtek, to zmieniają się trochę sprawy. Ale wiesz, co, wątpię. A propos Amazona, co mówiłeś, ja może zaraz kupiłem, ale nie korzystam z usług tej firmy, bo wiem, jakie tam są warunki. Jakie? Pracy. No hardkorowe no, są po tych przerwami. Ludzie umierają na przykład tam. No, ja wiem, że to jest wybór. Nie umierają akurat za dużo, ale no tak, jak mówisz, no właśnie, to jest wybór, więc nikt nikogo nie zmuszał do niczego. Natomiast tak jak obserwuję to, co się dzieje w Stanach, tam jest coraz wyższe bezrobocie i ludzie już nie mają wyboru, albo mają coraz mniejszy wybór i niestety chodzą do pracy w takie miejsca. No, jest wybór taki, jaki jest. Znaczy to, no to też jest część życia, że czasem człowiek nie ma za dużego wyboru, ale dlatego ja bardzo promuję uczenie się zawsze, ciągle nowych rzeczy, po to, żebyś miał wybór, kiedy będą trudne czasy. Nie? No bo teraz jak mi się skończy programowanie, możliwość, będzie za dużo programistów czy tam coś, komputery wybuchną, to ja zawsze mogę jeszcze tłumaczyć z angielskiego, albo montować wideo, albo mogę uczyć ludzi tego i tamtego, albo grać na gitarze, albo coś jeszcze innego, bo się nauczyłem, bo sobie wyćwiczyłem. I mogę się, i uczę się ciągle następnych rzeczy. Więc to jest wyjście z sytuacji tych Amerykanów, ale im się przeważnie nie chce. Ci ludzie, co pracują w tych, no w Anglii, wiesz, też są takie warehouse'y, nie? Gdzie dużo ludzi pracuje z Europy Wschodniej, Litwinów pełno, Rumunów pełno, Polacy też, nie znają języka i nie chcą umieć.
nie mają żadnych ambicji. Oni sobie chcą siedzieć i pić po pracy i tyle. To na tym się kończą ambicje. Nie chcą się uczyć i się nie uczą. No to jest większość ludzi, którzy chodzi do takiej pracy. Czasem się zdarzy komuś, że potrzebuje szybko zarobić przez miesiąc czy dwa, to też se chodzi, no ale potem znika i idzie coś robić lepszego. Więc to, jeżeli zabraknie takich firm, to w tych dużych, gdzie są bardzo słabe warunki pracy i mało płacą i ciężko faktycznie, to nie będą w ogóle mogli ci ludzie pracować nigdzie, bo oni nie chcą się uczyć wcale. W Niemczech jest w ogóle teraz problem z tego, co sobie czytałem, że brakuje coś tam 900 tysięcy fachowców, specjalistów najróżniejszych na rynku pracy, a jednocześnie jest tam 2,5 miliona bezrobotnych. No to oczywisty problem. Znaczy oczywista sprawa, jak załatwić problem. Niech się te 2 miliony nauczą tego, co potrzeba, żeby być specjalistą i już jest praca. Tylko sęk w tym, że te 2 miliony nie chcą się niczego nauczyć, bo im się nie chce, bo nie muszą. No i taka lipa jest, widzisz, wszędzie na świecie, więc to tak jest. Świat jest trochę bardziej skomplikowany, ale problem jest w tym zazwyczaj, że człowiekowi się nie chce, albo nie ma wyobraźni, albo jest zaleniwy, albo czasem nie ma dostępu do jakichś tam do możliwości uczenia się, podnoszenia kwalifikacji czy coś. Tylko że w tych czasach, jak jest internet i który daje no niesamowitą opcję, nie, żeby uczyć się najróżniejszych rzeczy bardzo tanim kosztem, no to ja nie widzę już usprawiedliwienia dla ludzi, którym się nie chce. To już jest naprawdę wybór. No dlatego tak znowu nie biadolę nad tymi pracownikami z Amazona i kupuję chętnie, bo oni nie chcą zarobią, chcą ciężko pracują. Jak nie chcą, to zawsze, wiesz, jest możliwość, żeby się uczyli. To trochę zajmie, nie? Wiadomo. Ale mogą wyjść z warehouse'u i robić co innego. Nie? No poniekąd się zgodzę z tobą, że jakby nie Amazon, to by nie mieli żadnej pracy. No. No. Jakoś trzeba zacząć od czegoś i Amazon jest dobrym początkiem. No. Tak. No to super. No to dziękuję ci bardzo. Fajnie, że ci kontestacja znowu rozkręca. A, fajnie, podoba mi się to. Napisałem komentarz. Dzięki bardzo. To no, na razie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, hej. No i na tym zakończymy kontestację na dzisiaj. Słuchajcie kontestacji na Spotify, słuchajcie kontestacji. Aha, teraz każdy, kto dzwoni, się nazywa Wojtek, bo ja... Dobrze. No okej, okay, tak zapisałem w programie, trochę głupio. Słuchajcie kontestacji w Spotify, w Deezer i słuchajcie jako audio sobie przy pracy, bardzo dobrze się słucha. Przy staniu w kolejce bardzo dobrze się słucha. I jeszcze ktoś dzwoni, ale dobra, odbiorę, bo dlaczego nie? Dziś mam ochotę odbierać wszystkich. Cześć. Odebrałem. Cześć, Martin. Cześć, Martin. Cześć. No to ja. Mam takie pytanko. Nurtuje mnie takie zagadnienie ekonomiczne. Pewnie odpowiedź jest jakaś banalna, ale ja tego nie mogę skumać. No. Jak to działa, że na tym samym stanowisku w pracy, załóżmy, w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech i w Polsce są zupełnie inne zarobki. Mówię o identycznych stanowiskach typu kasjerka w markecie. Aha. Zakładając, że ceny tych produktów sprzedawanych są w zasadzie podobne. No tak, to jest różnica przy głównie usługach duża. No. No, przykładowo Dominika pracowała w Polsce, uczyła angielskiego w przedszkolu i robiła podobne rzeczy w Anglii. To był w takim, też takim przedszkolu jakby, no, to się tam nursery nazywało. I zarobki były 3 razy wyższe w Anglii. No i też się przyjrzałem, na czym polega właściwie różnica. No i to jest, różnica się bierze z efektywności gospodarki jako całości i z efektywności konkretnej firmy się też bierze. To znaczy, jeżeli ten sam pracownik w Anglii w ciągu godziny potrafi obsłużyć 40 klientów, a w Polsce 10 w tym samym czasie obsłuży, no to firma w Anglii 4 razy więcej zarobi, 4 razy efektywniejsza. I generalnie się biorą te różnice z tej efektywności. Taka fierka na akurat w markecie, ona jest tak samo zapchana klientami w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. To jest po prostu cały dzień sznur klientów. A to akurat tak. No właśnie, więc tutaj to nie wyjaśnia, ale to jest efekt całości tej gospodarki. Dlatego, że poziom, jeżeli cała gospodarka się już zrobiła odpowiednio efektywna, to cena pracowników najniższego szczebla idzie w górę, bo ich jest, jakby jest trudniej ich też znaleźć. Jakoś, w sumie to nie wiem, jak to ładnie rozpisać, czy rozrysować. W tej gospodarce takiej produktywnej ta wydajność powoduje,
że te pozostałe proste usługi typu fryzjer czy coś się odnoszą do tych zarobków wynikających z tej wydajności, bo tak, tak. No, tak. Każdy kalkuluje, one się pozycjonują do tego po prostu. Tak, pozycjonują się pod całą gospodarkę, jeżeli tak. Więc Szwajcaria ma same laboratoria, high-tech i wysokie marże, to po prostu... I skutkiem tego kasjerki też zarabiają dużo wyżej. No, bo, no musi tak być, bo ich cena też rośnie na tym rynku. Wszystko się robi droższe, wszystko się robi bardziej efektywne, wszystko się robi droższe, ale cena pracowników też się robi droższa. No. Że widać ten efekt wszędzie. No, no możesz sobie porównać gospodarki rozwinięte. Tam jest zawsze, usługi są drogie w porównaniu z krajami, gdzie, które są produkcyjne, jak gdzieś Ukraina, Polska czy coś, to tam się za fryzjerom czy kasjerkom niedużo płaci, ale na przykład za zmianę koła czy wymianę oleju w motorze w Anglii, to ja płacę kilka razy więcej niż u mechanika w Polsce. No i to wynika z tego, że cała gospodarka w Anglii jest rozwinięta i bardzo efektywna. Jest dobrze zorganizowana, zautomatyzowana i ceny usług są podniosły się przez to bardzo. Także o, albo rośnie cena pracy człowieka, a maleje koszt produktów, produkcji. Nie? Coś takiego. Czyli tak upraszczając, po prostu my wysyłamy tira krzeseł do Niemiec, no. A Niemcy na, 20 tirów krzeseł, a Niemcy odsyłają nam jednego tira z jakąś aparaturą przemysłową i one są tyle samo warte. No i my się musimy przytomnieć go na tyra. Nie, chyba to bardziej nie o to chodzi. Nie. To bardziej ile co kosztuje jest ważne. Czy ta efektywność całości gospodarki tutaj ma znaczenie. No. Ale to, wiesz co, ja to bym... Na pewno są książki ekonomiczne, co oni to tak ładnie rozrysowują, ale ciężko mi w 5 minut wyjaśnić, bo to jest takie bardzo, bardzo uproszczone, to co ci tu teraz mówię, z czego to wynika. Ale plus jest taki, że im bardziej efektywna się zrobi gospodarka, tym bardziej te ceny same pójdą w górę. Czyli te kasjerki zaczną coraz szybciej mieć wyższe wypłaty w miarę jak się będzie automatyzowała gospodarka w Polsce i się zrobi bardziej efektywna na wyższym poziomie. Znaczy tak, wiesz, sam rynek to zrobi. To nie jest kwestia, że jakieś ustalenia rządu, płace minimalne czy coś, bo to by w ogóle nie zadziałało. To by tylko bezrobocie zwiększyło. Jakby takie sztuczne regulowanie cen. Sama gospodarka tak robi. No. Więc Polska jest na tej drodze. To będzie, to jest kwestia czasu. Jeżeli państwo nie zgasi po prostu produktywności Polaków, albo nie będzie podatków, regulacji i całego tego dziadostwa, no to Polska z czasem, to jest tylko kwestia czasu, kiedy będzie ta sama sytuacja, co na Zachodzie, czyli kasjerki i mechanicy będą zarabiać dużo więcej, niż zarabiałem dziś. No ale teraz to na razie jeszcze nie jest tak, no, gdzieś pomiędzy. Polska jest no ten... ja myślę, że mamy taki problem, trochę nas limituje fakt, że nie mamy technologicznych, globalnych firm. Bezrobocie jest chyba poniżej zera, jak się strukturalne odliczy, więc presja płacowa jest spora i te pensje w Polsce faktycznie szybko rosną, no. Ale za tym nie idzie właśnie ta wydajność, w związku z tym się robi inflacja, bo my nie mamy po prostu czym wygenerowywać tej wydajności. No to prawda, ale to po to są potrzebni ludzi, inwestorzy. Więc... Dlatego, wiesz, gdyby zostawić w spokoju gospodarkę, to by przyszły firmy z Niemiec, z Anglii czy skądś tam z kapitałem, zainwestowały, czyli pokupowały te roboty, wprowadziły technologię i by się problem rozwiązał, nie? No oczywiście minus jest taki, że właścicielami by byli no nie Polacy przez długi czas, no ale mówię, z czasem to by się wszystko, no tak, wiesz, już zrobiło międzynarodowe. No i właśnie chciałem nawiązać do tego tematu, bo u nas w sporej mierze PKB wynika z firm zachodnich. No, no i tak. Jest okej, bo ludzie mają pracę, przeważnie w dobrym standardzie, dobre zarobki. Okej, no zysk tam po prostu jest wyprowadzany za granicę, no ale to jest tylko zysk, to jest tylko podatki płacą w zasadzie u nas, dochodowy płacą u nas, no. Ten zysk wyprowadzają, ale to jest kilka procent. Wiesz co, bo nie wiem, czy kojarzysz sytuację Irlandii, gdzie się okazało, że ona jest trochę wydmuszką. No tak, tam było trochę sztuczne. W latach 70. zapraszali mnóstwo firm IT, skusili ich podatkami i po prostu większość firm IT otworzyło centrale na Europę właśnie w Irlandii. No, tak. I to im tak mega dmuchało PKB, że jak się teraz spojrzy na realną wartość tego pieniądza, czyli poziom konsumpcji, chyba to, się, to jest taki najefektywniejszy wskaźnik, to oni mają teraz problem z cenami nieruchomości w stosunku do zarobków. Tak, no wiem, no tak, jest, są, to prawda wszystko. Obecnie, są takie perturbacje. Zmuchnięta gospodarka przez właśnie te firmy zagraniczne.
No tak, bo to było nienaturalnie zrobione trochę i faktycznie był taki pęd strasznie tych firm, bo tam w Irlandii zrobili niskie podatki i różne tam zachęty i siedziby się tam poprzynosiły. Ale to nieważne dla gospodarki są podatki, tylko jak się tak naprawdę ludziom żyje. I nawet jak są takie dosyć gwałtowne zmiany na rynku, no to zobacz, że w Irlandii, ja nie wiem, czy byłeś tam albo mieszkałeś czy co, ja tam mam znajomych. No podobno obecnie Polacy narzekają, że niestety... Jak coś tam jest, rozpędzę. No Polacy zawsze narzekają, to nie jest kryterium jakieś. Wszyscy narzekają, Anglicy narzekają, Irlandczycy narzekają, ale w praktyce jak pracujesz sobie w jakimś prostym, jesteś ekspedientem czy coś w Irlandii, no to nie jest to samo, co w Polsce być ekspedientem. Da się żyć, no. Jest gorzej niż było, ale w Anglii też jest gorzej niż było, wszędzie jest gorzej niż było. No COVID-y zrobiły swoje i ciągłe podnoszenie tych wszystkich socjali zrobiło swoje, no i się... Jest gorzej niż było, no to nie jest już tak, że się szasta pieniędzmi na zachodzie, no ale to dalej jest dużo powyżej Polski, jest standard życia, no. Znaczy podstawowym wskaźnikiem według mnie to jest proporcja ceny wynajmu mieszkania do zarobków. I to jest nie tylko, bo jeszcze... Bo tak jest, połowa zarobków idzie na to, a w Wielkiej Brytanii jedna trzecia, można powiedzieć. No tak, ale bardziej chodzi, że z tego, co ci zostaje, jak już zapłacisz za mieszkanie, to kupisz sobie dużo więcej w Anglii i w Irlandii niż w Polsce. To też jest ważne. No. To prawda. No. Także jeszcze ma sens jechać na zachód, jak ktoś chce się zarobić, ale no, zmniejsza się ta różnica. To jest no, fajne, nie? Dla Polski. Gdyby nie to, że rządzącymi są dalej debile ekonomiczne, zera, po prostu tragiczni ludzie, którzy zamiast no, iść właśnie w tą stronę, żeby Polacy jak najszybciej zarabiali, byli przedsiębiorczy, to oni rozdają ile się da, no i tłumią przedsiębiorczość, także nie wiem, czy ta Polska dogoni resztę Europy, ale prędzej reszta Europy po prostu chyba spadnie do poziomu Polski, niż Polska dogoni. Nie wiem, wszędzie jakaś jest... tendencja do dźwigania tych wszystkich socjalnych warunków. Ja akurat jestem zwolennikiem takiego minimalnego zabezpieczenia dla ludzi, którzy sobie nie radzą ewidentnie. I to chyba, nie wiem, czy tu się zgodzimy. Tak sobie, ja nie jestem pewny, to jest trochę trudne, bo jak tak mi zrobisz, to ja zaraz ci powiem, że też se nie radzę. No. Czemu mam nie powiedzieć, że se radzę, jak mi gwarantujesz, że mogę sobie nie radzić? No zachęcisz mnie, żebym sobie nie radził troszeczkę, nie? To powiedzmy ludzie, którzy mają jakieś orzeczenia o niepełnosprawności. A nie, no takie to pewnie, no to wiesz, to w ogóle ja tego trochę nie rozumiem, bo tak, ludzie, którzy mają niepełnosprawności faktycznie takie porządne, że no nie dadzą rady nic zrobić pożytecznego, jest ich na tyle mało w społeczeństwie, że przy takiej automatyzacji i bogactwie, jaka jest w Europie i nawet w Polsce, bez problemu można ich naprawdę z podatków państwowych i bez żadnego obciążenia dużego utrzymywać. Ja nie widzę z tym problemu, tylko trzeba przestać wydawać na takie, na 600 plusy, no przecież to jest absurd, to nie dostają ludzie, którzy pracować nie mogą. Zupełnie dziwne. Ale też od iluś tam lat jest bardziej zauważany problem na przykład depresji. Tak, prawda. On pewnie zawsze był, tylko no, nie był artykułowany. Po prostu jest część ludzi, którzy, nie wiem jak to powiedzieć, oni po prostu nie będą pracować i to nie dlatego, że są złymi ludźmi, czy że oni, nie wiem, są jakoś mega leniwi, po prostu coś dzieje się z ich organizmem, że oni nie są jakby zdolni do takiego efektywnego podjęcia tej pracy. No, to ja wiem, ale to tak jest, tylko że... To jest mało. To nie jest jakiś, to nie jest tak, że zaraz połowa ludzi, jak się dowiedzą, że można też dostać, to zaraz połowa kraju będzie takich, ale zgodzisz się, każdy chyba w rodzinie gdzieś ma kogoś takiego po prostu, no... Co mu się nie chce bardziej, bo może mu się nie chce. Zobaczcie, czy chodzi o to, że to może to jest taki efekt, ale on jest jakiś dziwnie psychosomatyczny, dlatego że ta depresja występuje wyłącznie w bogatych krajach. Na Ukrainie byłem i tam nie ma w ogóle depresji, cud jakiś, no. Bo pewnie dlatego, że jakby człowiek miał depresję, to by umarł z głodu, jakby przestał chodzić do pracy, bo tam się nie zajmie nim państwo, nie dostanie orzeczenia, a jak dostanie, to nic mu to nie da, bo są twarde warunki życia. A tam, gdzie są miękkie warunki życia i człowiek się wie odruchowo, że może się spodziewać pomocy z każdej strony, byle tylko był ofiarą, to ma naturalną zachętę do tego, żeby jednak sobie odpuścić, nie walczyć i wtedy się poddaje. No ja nie wiem, to jest jakieś... No, nie wiem, czy to tak działa całkiem, ale
na pewno jakaś część społeczeństwa to na tej zasadzie działa, bo... U nas był taki problem w transformacji systemu. No. Część siedziała w tych państwowych zakładach, gdzie naprawdę niewiele się często robiło i wydajność tego była kiepska, dlatego to właśnie zdechło. I część z tych osób po prostu nie była w stanie się odnaleźć na wydajnym rynku, wolnym rynku. No i alkoholizm, slumsy. No tak, no wiem. Nie, no to jest bardzo trudne to wszystko i psychicznie ludziom ciężko znosić takie zmiany albo trudne warunki i se dużo ludzi zawsze nie radziło. Tylko pytanie jest, jak to załatwić i po pierwsze, czy to jest na pewno moralne, żeby zabierać tym ludziom, którzy sobie radzą, po to, żeby utrzymywać w stanie nieradzenia sobie tych ludzi, którzy se A nie radzą. A jak Brytyjczycy poradzili sobie, bo wiem, że w Liverpoolu no też jest nieciekawie, a było fajnie kiedyś. A nie wiem, a nie daleko. Czy Brytania coś z tym robiła, po prostu zostawiła to tak, jak jest. A widzisz, nie byłem w Liverpoolu, to ja ci nie powiem akurat, nie wiem, jak tam jest. No tam jest teraz taki trochę efekt Śląska, podupadłe zakłady, które po prostu nie wytrzymały konkurencji globalnej, no i tam dużo jest takich dzielnic właśnie nieciekawych. No tak, wszędzie jest pełno tych dzielnic. Znaczy pełno. No może, wiem, no są te dzielnice takie, tylko że to, wiesz, że to jest mniejszość, to nie jest, że tak co druga dzielnica, że Anglia już w ruinie. To się tak mówi, to tak sensacyjnie wszyscy próbują pokazywać, ale w rzeczywistości nic się nie dzieje takiego jeszcze strasznego, przynajmniej jeszcze, ale to nie jest aż taka katastrofa i ruina, żeby była no taka panika, jak to ludzie mają. Ale faktycznie są miejsca wszędzie, gdzie są takie dzielnice czy społeczności, gdzie jest masakra trochę. No jest. No ale zawsze to było właściwie. Co sądzisz o samym fakcie istnienia pensji minimalnej? Bo obecnie widzę, że ona jest w Polsce drastycznie dźwigana na po prostu kwoty takie nienaturalne, gdzie drastycznie wzrosła liczba ludzi zarabiających tą minimalną, więc to widać, że się ewidentnie nie opłaca w wielu przypadkach płacić tej minimalnej. I to powoduje oczywiście dmuchanie, znaczy spadek wartości pieniądza. No to właśnie powiedziałeś, jakie są efekty, to co mogę sądzić. No właśnie. Nie wiem, jakie są plusy. Jakby ją całkiem zdjąć, no to była taka sytuacja, czy dalej jest chyba w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma tej minimalnej. No i tam po prostu pracownicy tych najprostszych McDonald'sów, to poziom życia za tą pensję mają obecnie porównywany lub niższy niż pracownicy McDonald'sa w Polsce. No, po prostu tak. Doprowadziło to do tego, że tam gigantyczna liczba osób jest chętna na tą pracę. No oczywiście. I to po prostu rynkowo spadło do totalnego, absolutnego minimum, powiedzmy, wegetacji. No tak, no ale to Boże, bo to jest chwilowy efekt, tylko że z czasem masz do wyboru albo zacząć się musisz się nauczyć czegoś mocniejszego w takiej sytuacji, nie, niż tylko smażyć frytki, bo wszyscy chcą smażyć frytki. No bo faktycznie, no ilość edukacji potrzebna do pracy w najprostszych firmach w porównaniu do zarobków jest najbardziej opłacalna w najmniej wymagających firmach. Czyli ja zamiast być programistą w Anglii, to ja byłem w Starbucks, jak tu pierwszy raz przyjechałem, bo płaca była tylko trochę mniejsza, a odpowiedzialność, umiejętności i różne takie rzeczy były dużo mniejsze. Przecież jak robisz kawę, najwyżej rozlejesz i taki masz problem. Jak nie umiesz programować albo się pomylisz, to konsekwencje są dużo gorsze, już nie mówiąc o tym, ile się uczyć trzeba i ćwiczyć. No więc wiadomo, że jak się tak sztucznie podtrzymuje tak zarobki w prostych firmach, to wszyscy wolą mieć trochę mniej zarobić, ale mieć dużo bardziej święty spokój. To musi być taki efekt, ale wtedy się robi presja dla ludzi na to, żeby się zacząć prjąć do góry. Więc to z czasem, po paru latach pewnie, a może kilkunastu nawet, da dobry efekt, tylko że będzie trudno, jak się zlikwiduje nagle płacę minimalną. Ja bym bardziej to stopniowo zmniejszał po prostu, a nie tak wywalał od razu, żeby właśnie uniknąć takich efektów. Ale chwalić Wielką Brytanię, że ona jak na Europę to jest taka mocno wolnościowa, no ale tam tą minimalną mają, pilnują, podwyższają. Tak, ale oni robią to trochę z głową, bo ona jest dosyć rynkowa, to znaczy taka, to jest naturalny poziom. Gdyby ją zdjęli, to by się wiele nie zmieniło, tak? Dużo by nie zmieniło, tak. Byłoby z grubsza podobnie. No. Znaczy oni muszą trochę to robić, bo z drugiej strony sztucznie zawyżony jest przypływ imigrantów,
którzy by pracowali za dużo mniej. Przynajmniej przez jakiś czas. Więc muszą to jakby no wyrównywać te... Robią tak, żeby nie było gwałtownych zmian. Jak Francja, ale dają taki minimum tej pensji, żeby po prostu człowiek był w stanie wyżyć. No, a jest przykład kraju bogatego w Europie, gdzie nie ma pracy minimalnej. Szwajcaria. I Włochy. Tam też nie ma? Tak, i Włochy też. Opiacz, nie wiedziałem. Wiedziałem, że Szwajcarii nie ma. No i gdzieś nic się nie dzieje, także to jest naturalne, że jest taki efekt, że znaczy, no nie szkodzi to. Plusem płacy minimalnej jest wiadomo, że ci, co są na granicy, zarobią trochę więcej. Ale minusem jest to, że nie idzie wejść na rynek, że młodzi mają najbardziej do dupy, bo jak masz zacząć pracę, kiedy twoja praca musi od razu być na jakimś poziomie wyznaczonym przez płacę minimalną. Że nie ma pracy dla ciebie, jak nic nie umiesz, za mniejszą stawkę niż minimalna. Czyli wiele firm nie jest w stanie cię w ogóle zatrudnić, bo jesteś za mało efektywny, nie przejdziesz tego progu. No i ciężko zacząć jest wtedy komuś ten. Więc dla mnie, jak ja jestem programistą, to mi jest wszystko jedno, czy jest płaca minimalna w ogóle. No ale jak ktoś zaczyna, ma 18 lat i nie wie, co ze sobą zrobić, to jest tragedia. No, więc ja bym mam jednak... Mam jeszcze jedną obserwację odnośnie Wielkiej Brytanii, taką ciekawą, bo byłem tam parę razy. Władze mają jakąś dziwną manierę wyśmiewania brytyjskiego budownictwa. Następnie wracają do Polski i narzekają, jakie to są drogie mieszkania w Polsce i drogie remonty tych mieszkań po 2000 za metr i tak dalej. No. Więc już tłumaczę. Powodem drogich mieszkań w Polsce jest to, że w Polsce jakość budownictwa jest jedna z najwyższych na świecie i prawie najwyższa w Europie. To prawda, jest. Normy, jakie mamy, są wyśrubowane pod technologię niemiecką budowy i po prostu prawie nigdzie na świecie nie buduje się na 1000 lat domów, tak jak w Polsce. No, trochę przesadzają. Teraz więcej znajomych poszło po rozum do głowy i budują teraz takie domy modułowe, które w 2-3 miesiące buduje fabryka, przywozi i w 2 dni im stawia. I to ma trwałość około 100 lat, więc nie tak dłużej niż życie, a jest 2 razy tańsze w budowie niż dom murowany. I to jest tak naprawdę właśnie taki dom modułowy, który się robią popularne, to jest taki standard, który macie w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii, to jest w zasadzie porównywalne, czyli po prostu ma być ekonomicznie. Ekonomicznie, w Polsce niestety jest taki kult, że my w domu żyjemy, po prostu spędzamy tam cały czas, natomiast Brytyjczycy to w domu głównie śpią, to jest po prostu ich prywatny hotel. No, tak, do pubów se chodzą, albo do pracy. Tak, albo na wakacjach, albo na spacerku, a w domu głównie śpią. No tak, taki jest styl życia. Dobrze mówisz, tak to działa. No tak, ja mam dom tutaj, z którym se teraz mieszkam, wynajmuję, on jest tani, ale jakby budowlaniec na to popatrzył, to by był przerażony, jak taki z Polski, bo podłoga jest krzywa, trzeszczy, jak wstanę, to tam stuka, ściany są z jakiejś dykty, dach przecieka i różne takie, nie? Ale jest tanie, znaczy jest ekonomiczne. To tak musi być, żeby to było za tą cenę, żeby to się opłacało. No bo nie każdego stać na wypasioną jakość od razu. No mnie nie było stać. Teraz się przeprowadzę do czegoś lepszego, ale jak przyjechałem, to chciałem tanie. No jak jest tanie, to jest niska jakość i to jest ekonomiczne. W Polsce chcą mieć naraz wysoką jakość, ale tanio i się dziwią, że się nie da. No. Albo że są jakieś dziwne efekty potem. No ludzie, no trzeba liczyć. No, nie da się oszukać matematyki. Się przyzwyczaili ludzie, że w PRL-u wydawało się, że matematyka została oszukana. No nie, no się wydawało właśnie. Żeby potem wszystko zawaliło. No to bez sensu tak budować, nie? Tak jak się kupuje w Polsce Stadion Narodowy, bo czemu nie? Ale nikt nie myśli o tym, że trzeba będzie go utrzymywać i płacić na to utrzymanie co miesiąc. I potem nie wiadomo, co z tym zrobić i koszty są bez sensu. No, trzeba by realistycznym być. Uczcie się w Polsce od Anglików. Oni są sknerowaci, ale się trzyma od stuleci ten kraj jednak mimo wszystko. No. Tak, a mógłbyś mieć wady, jakie widzisz w Wielkiej Brytanii? No pełno wad jest, no, różnych. Wady. Ale czekaj, czego konkretnie? Mieszkania, życia? No pogoda tak w praktyce jest największą wadą. No to nie jest przyjemnie pogodowo teraz zwłaszcza. Przyjechałem dopiero z Hiszpanii wczoraj, no to tak ciężko nie mieć depresji, jak się tak przyjedzie ale ze słońca. Ale czekaj, bo ja, właśnie to jest dziwne, bo ja nie...
No, no co, wywaliło? No wywaliło. Wywaliło, nie? Całkiem. No, internet padł, widzicie, jak jest w tej Anglii? To był znak, żeby skończyć. No, więc ja skończyłem i tylko chciałem tutaj przyjść, żeby powiedzieć, że no już się skończyło. No dobra, to jest znak, żeby kończyć wcześniej. To jest znak. Tak to sobie zinterpretuję. Ja tak często interpretuję. Dobra, już nie ma telefonów, bo ja muszę iść coś zjeść. W ogóle ja nie mogę. 2 godziny! Ludzie, limit godzinny jest z audycji. Ale było strasznie fajnie, także... Dobra, kontestacja znowu żyje i taka będzie, jak widać. Także fajna, nie? Mi się podoba. Jakieś tematy wymyślę, za tydzień sobie przypomnę, o czym ja tu miałem mówić. O jedzeniu chciałem jeszcze. Co, jak nie ten Martin? Jaki jest inny Martin? Mój Martin, ja jestem dobry. Czy coś dziś będziecie jedli? O, ludzie, zapomniałem, że jeść miałem. No, idę jeść. Fajnie, fajnie, dzięki za wpadnięcie. Idę sobie, o, macie Biedronkę na koniec i tyle. Do następnego razu dopiero, czyli za, no w poniedziałek. No poniedziałek, co tydzień, spoko, wieczorem lecę, baj. Margociu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem? Wiewiórka i lisek i zając futrzane ogonki mają. Tylko Biedronka nie ma ogonka. Nie ma ogonka Biedronka. Tylko Biedronka. Koguty, bociany i wrony, pierzaste mają ogony. Tylko Biedronka nie ma ogonka, nie ma ogonka Biedronka. Tylko Biedronka nie ma ogonka, nie ma ogonka Biedronka. Wieloryb, krokodyl i ryba z pomocą ogona pływa. Tylko Biedronka nie ma ogonka, nie ma ogonka Biedronka. Chociaż Biedronka nie ma ogonka, a? Ma za to piegi od słonka. Ale ładnie. Lubisz Biedronki? Lubię, są takie czerwone i